Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie do Kuchenne Rozmowy, wydanie numer 7. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest darek Topesz Szymański. Cześć wszyscy. oraz nasz gość kolejny, mam nadzieję, że z tego będzie cykl, bo to gość nie byle jaki, Szymon Adamus. Cześć, cześć, witam wszystkich. Dzięki za zaproszenie, panowie. Cześć Szymon. Polecamy się bardzo, gdyż no, myślę, że warto zapraszać interesujących ludzi, a Ty zdecydowanie do nich należysz. No, my się w Internecie mijamy nie od dzisiaj. Prawda. Śledzę Twoje poczynania na, w różnych miejscach, różnego typu i widzę, że się nie poddajesz. No Nie poddaję się. No, kiedyś robiłem podcast Masa Kultury. Później e, r, robiłem blog e, Obywatel HD, na którym pisałem o telewizorach. Później zrobiłem kilka małych gierek na mobilki. W międzyczasie wydałem jedną książkę, Trójka w self-publishingu. No a teraz się spotykamy głównie po to, tak myślę, żeby porozmawiać o rynku wydawniczym w Polsce w kontekście, w moim przypadku, audiobooka Dzieci Wielkiej Matki, na Róża, który wydałem w audiotece, ale też oczywiście porozmawiać szerzej o tym, jak to wygląda w Polsce jak jak wygląda trudna rola debiutanta w, na polskim rynku wydawniczym. Bardzo trudna, coś o tym wiem, będę miał, myślę, w tej kwestii też coś do powiedzenia. Mhm. Natomiast chciałem Cię zapytać właśnie, Dlaczego audiobook, a nie książka, a nie e-book, audiobook? Ha, ha. Z e-bookiem już próbowałem, bo moja trójka to była książka, którą kilka lat temu wydałem sam w postaci e-booka, bo generalnie jeśli ktoś chce napisać książkę dzisiaj, książkę z biuro opowiadań, tomik poezji, cokolwiek, chce napisać po prostu dla przyjemności ale nie chcę tego zostawić całkowicie w szufladzie, tylko chcę to pokazać ludziom. No to wydanie książki w dzisiejszych czasach to jest kwestia dwóch dni niezbyt wyczerpującej pracy. I ta książka jest online w postaci, w postaci e-booka. Jest to banalnie proste przygotowanie ebooka do, do wydania z tam z DOKA do, do wersji takiej, którą będzie można sobie wrzucić na Kindle czy jakiś inny czytnik, to jest naprawdę dzisiaj no, nawet osoba nieogarnięta w kwestiach technicznych sobie z tym poradzi. A wrzucenie go do sieci to też jest banał, to po prostu trzeba wejść na serwisy, które obsługują self-publishing i ta książka po dw dniu, dwóch jest, jest w sieci, tak. Więc, więc jeśli ktoś chce wydać książkę tylko po to, żeby po prostu mieć satysfakcję z tego. Może nie wydawać na no to ani złotówki, zrobić to w dwa dni, ta książka będzie online. I tak wydałem moją pierwszą książkę. Ja to robiłem trochę jako, jako osoba, która ma totalne parcie na szkło, jest w ogóle narcyzem i tak dalej. To wiesz, ja liczyłem na gigantyczny sukces self-publishingowy, bo to był taki czas, kiedy wydawało się, że książki self-publishingowe, pub ale przede wszystkim też audiobooki i e-booki, wtedy może bardziej e-booki, że one zaraz zaczną wypierać papier całkowicie z rynku. Jakby czas i ostatnie lata zweryfikowały bardzo te, te, te przypuszczenia, bo ostatnio widziałem jakieś statystyki i generalnie cały czas absolutnie rządzi papier w Polsce. No ale wtedy to było trochę inne, takie wiesz, ja też byłem trochę młodszy i to było takie myślenie marzeniowe i tak dalej. Więc wrzuciłem trójkę do, do sieci, jeszcze zrobiłem sobie tłumaczenie na język angielski, wrzuciłem na Amazona. E, no tam nawet chwilę było, coś tam się w sieci mówiło o tym, bo wtedy tych e-booków było mało. Szczególnie self-publishingowych, ale oczywiście no, nie było tutaj takiego sukcesu jak na przykład jaki odstawił Michał Szafrański z self-publishingiem. A, 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 a w tym roku wydałem moją drugą powieść, Kamienna Róża i poszedłem w audiobooka z prostej przyczyny. Zmęczyło mnie trochę czekanie na, na wydawcę papierowego. Żeby było jasne, tak uprzedzając już Twoje kolejne pytania, a być może jakoś motywując do dalszej rozmowy. To nie jest tak, że ja hejtuję standardowe wydawnictwa, wręcz przeciwnie, nawet dzisiaj wysłałem chyba z 20 maili do wydawnictw nowych i, i takich, które już mi kiedyś odmówiły, <grym, 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 bo bardzo chętnie wydałbym tą książkę też w papierze, aczkolwiek proces wydawniczy w tradycyjnych wydawnictwach niestety bardzo często jeszcze przypomina jakieś działania sprzed, nie wiem, 15 lat i... Jest to męczące, I, 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 i jest sporo alternatyw, które pozwalają na, na wydanie książki w takiej czy innej formie, w trochę bardziej cywilizowany sposób. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie chcę, żeby wyszło, że tak bardzo hejtuję wydawnictwa, bo jest dużo dobrych wydawnictw, ale, ale też jest sporo słabych. W ogóle tam wiesz, w Polsce są tysiące wydawnictw, nie? więc to uog... każde nie jest złe. Nie? Myślę, że dojdziemy do tego, gdyż mam też ten pewne doświadczenia yy, mm -hmm. i próby, też, które podejmowałem w różny sposób. Ale poczekaj, bo jeszcze odnośnie tego audiobooka. Jak to Aha. się stało właśnie, że wydałeś audiobooka? Bo set publishing, vanity, dojdziemy do tego. To Jedno, jedno jest lepsze, drugie ja drugi jest gorsze, różnie do tego można podchodzić. Pomijam walkę z wydawcami, ale Aha. chodzi mi o chodzi mi właśnie o to, dlaczego audiobook właśnie. Bo jest to jednak też pewna forma, która nie jest dla każdego. Ja, 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 ja słuchałem parę audiobooków, ale no, wolę posłuchać podcastów. Nie, jestem mm -hmm. też osobą, która autentycznie lubi papier, ale jeżeli chodzi o e-booki, to mam zawsze zapasowe e, czytadła e, na komórce, e, gdybym książki zapomniał. No to jesteś w tej przeważającej większości, bo większość ludzi nadal czyta książkę w formie e, tradycyjnej. E, ja wybrałem audiobooka z dwóch powodów. Jeden to jest prywatny, Mm, ja po prostu bardzo lubię audiobooki. I to y, lubię je zarówno z, y, ze względów praktycznych. One są po prostu rewelacyjne jako umilacz y, zadań, czynności, które normalnie są katorgą. <laughs> Wiesz, jak ja sprzątam mieszkanie albo jadę do Lidla kupić ziemniaki. To zarobiście, słyszeć w głowie, kurczę super, jakąś przygodę, nie? <grych> pamiętam, że ja. Pamię... mam tak podcastami, dokładnie. Ja po prostu no zobaczyłem te podcastów i sprzątam w sobotę mieszkanie. Znaczy teraz już w w tej chwili. Tak, bo Słuchaj, się, no... przeprowadziłem niedawno. Taka, taka historia, która mi najbardziej utkwiła w pamięci, to jest ja, ja kiedyś autentycznie kiedyś robiłem zakupy w Lidlu i pakowałem wtedy do koszyka chyba cebulę albo, albo ziemniaki, już nie pamiętam. A w uszach miałem powieść Ursuli Le Guin. Y... Z jej cyklu o ziemiomorzu. E, mm -hmm. I wiesz, i z jednej strony jestem w Lidlu, r, 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 pakuję warzywa do, do koszyka, a z drugiej strony tam, kurczę, bohater walczy ze smokiem, nie? E, i, i ja bardziej a ja bardzo z cebulą. A ja bardzo z cebulą, czy tam z ziemniakami. I wiesz, ja bardziej pamiętam te, tą rzeczywistość nadaną, to, 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 ten dodatek, który miałem w uszach, niż to, co się działo naprawdę. I to jest niesamowite. A po, a po drugie, wiesz, audiobooki, ja bardzo, bardzo w ostatnich latach doceniłem to, jak audiobooki poszerzają e, tekst. W przypadku mojej Kamiennej Róży też tak jest, bo e, jak e, udało mi się znaleźć e, e, lektorów, którzy są profesjonalnymi e, aktorami, to ja autentycznie, jak później nasłuchiwałem to nagranie, to mimo, że to była moja książka, którą czytałem kurczę chyba z cztery razy całą do korekt, do to ja miałem wrażenie, że to jest powieść kogoś innego. To, było, to, był, to był taki dodatkowy... Dodatkowa warstwa, tak? Dodana przez dobrego aktora, który umie to jakoś tchnąć w to życie. To jest coś rewelacyjnego. Mi to się kojarzy i to zawsze sprowadzam do takiego powrotu do takich pierwotnych form przekazywania treści mm, słownego przy, wiesz, przy ognisku, jakieś snu, snucie opowieści i tak dalej. Jest tym coś wyjątkowego i magicznego. Oczywiście zakładając, że jest dobrze przeczytane, tak. A druga kwestia, bo to ta osobista, a druga kwestia jest bardziej praktyczna. To znaczy, na początku 2020 roku uderzyłem do audioteki, którą zawsze ceniłem jako twórców tych oryginalnych treści w Polsce. Teraz oni mają trochę więcej konkurencji, jest storytel i jeszcze kilka innych miejsc, ale, ale długo długo było tak, że to praktycznie, jeśli chciałeś dobrej jakości audiobooka, to szedłeś do audioteki. Więc jakby oni byli moim pierwszym miejscem, do którego uderzyłem z innym zupełnie pomysłem. Ten pomysł cały czas gdzieś się tam w tle tli mam nadzieję, że dojdzie do skutku, coś tam się nawet coś tam się robi, ale, ale uderzyłem z nimi do nich z tym pomysłem, tylko że później przyszła pandemia. Wszystko spowolniło do tempa ślimaczego i ten mój pomysł również. My tam trochę z audioteką próbowaliśmy topchać do przodu, ale to szło jak po gruzie, więc na chwilowo tam odstawiliśmy. Później wróciliśmy w przyszłym roku. No ale w toku, jakby pracy nad tym, nad tym projektem, który im, który im zaproponowałem, który im się spodobał, ja sobie w tle pisałem książkę cały czas, skończyłem ją gdzieś tam, gdzieś tam. A my się już wtedy dosyć znaliśmy z ludźmi z audioteki, więc po prostu podrzuciłem im propozycję wydania tej książki. Ona im się spodobała, no byłem bardzo miło zaskoczony, bo spodobała mi się praktycznie od razu. Więc, więc później poszła do jakiejś szybkiej korekty, później, później trochę trwała jakaś tam kwestia organizacji prac, nagrań, no bo to znowu ta pandemia i tak dalej. Ale no, więc ona w końcu wyszła na początku tego roku, więc to tam trwało powiedzmy pracę tam półtora roku, zanim zanim, zanim książka się ukazała. No ale tak jak mówię, pandemia wszystko spowolniła, ale no jakby tym szczęśliwym zbiegiem okoliczności się udało zrobić tego audiobooka. udało się go zrobić fajnie. Więc to było takie, wiesz, połączenie trochę mojej autentycznej miłości do audiobooków, bo to jest ta forma konsumpcji książek, z której ja autentycznie teraz korzystam najczęściej. A z drugiej strony jakieś takie fajne z, sprzężenie, że ja szukałem trochę ludzi, którzy będą otwarci na nowe pomysły, a okazało się, że autotyka jest bardzo otwarta nowe, na, na nowe pomysły i na nawet nieznanych sobie ludzi. I jakoś to tak zazgrzytało za, 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 bardzo dobrze. Powiedzmy w takim razie. Po czyjej stronie leżały kwestie finansowe. Też wiemy, no, kwestia nagrań, już yy, pomijam hmm. korektę tekstów, innych tych elementów. Po czyjej stronie leżały te koszty? twojej czy audioteki? Wiesz co, no, ja miałem kilka opcji finansowania audiobooka do wyboru. Wybrałem kooperację, czyli te, de facto ja razem z audioteką e, zarówno finansuję, jak i wydaję, jestem współwydawcą mojej mojej książki. Co z jednej strony jakby jest, no powiedzmy, niebezpieczne, no, bo ponoszę większe koszty. Jest to trochę taki, wiesz, projekt Vanity dla mnie. Nie ukrywam. A z drugiej, a z drugiej strony no daje większą kontrolę, nie? no bo ja, ja jednak sobie bardzo cenię i w ogóle polecam wszystkim autorom, żeby no zachowywać jak największą kontrolę za każdym razem, kiedy to jest możliwe. Już pomijając kwestię, czy tam wiesz, czy, czy zachowasz większy czy mniejszy procent z dochodów, bo na początku tych dochodów i tak nie będzie. I, I czy będziesz wiesz, milionerem dzięki temu, że zachowałeś tam 20% czy 50% zysków z twojej książki, to nie o to chodzi. Moim zdaniem, moim zdaniem najbardziej chodzi o to, żeby po prostu zachować jakąś tam kreatywny wpływ na to, jak to będzie wyglądać. To, że ja współfinansuję tą książkę, po prostu stawiało mnie jakby na, na równi z Audioteką, miałem po prostu taki sam głos w kwestii, czy to wyboru lektorów, czy, czy zmian w, tek, w tekście, czy, czy w nagraniu i tak dalej, więc. Ale, ale opcji jest dużo i zapewne jest ich jeszcze więcej w różnych firmach, więc to też nie można raczej sprowadzać do jednego do jednego mianownika. Myślę, że myślę, że tych opcji finansowania jest sporo. Są też, są, są też takie, w których oddajesz jakby cały, całe swoje jakby własność intelektualną i, i, i też ten ster całego projektu, no ale ponosisz tam znikome albo żadne koszty. To też jest fajne rozwiązanie, jeśli ktoś po prostu nie może sobie pozwolić na, na, wydanie, na wydanie książki. To, to jest już kwestia, kwestia właśnie finansowania, wydawania to jest jeszcze inna rzecz. Natomiast zanim pójdzie to wszystko do uh -huh. wydawców, mamy kwestię tego typu: piszemy samodzielnie, wiadomo. Mamy samodzielną redakcję i uh -huh. redakcja zewnętrzna. Czy korzystałeś z audioteki? Czy miałeś własnego edytora, który prowadził cię za rączkę i korygował pewne Twoje prace, prace, Czy skupiłeś się tylko i wyłącznie na samodzielnym dopieszczeniu tego tekstu? Wiesz co, moja książka, zanim ona w ogóle poszła do kogokolwiek, gdziekolwiek, to ona była naczytywana przez wiele osób z, z tego część pracujących z tekstem, albo nawet zajmujących się redakcją tekstu, więc, więc ona już była w dobrym stanie w momencie, jak ja wysyłałem ją, tak jak mówię, właśnie gdziekolwiek, ale oczywiście w momencie, jak, jak wylądowała w rękach audioteki, to ona musiała przejść profesjonalną redakcję, zrobioną przez profesjonalną redaktorkę i tak było. Ona, ona przeszła tę redakcję i, i rewelacyjnie, że tak się stało, bo, bo każde to naczytywanie przez osobę zewnętrzną, każde jakieś uwagi takie wysyłane przez osobę, która nie jest emocjonalnie związana z tekstem, są na wagę złota od, patrząc od strony autora, a jeśli robi to jeszcze profesjonalna redaktorka, tak jak w moim przypadku to było, no to... Kto to ogóle, był, Możesz to powiedzieć? To już to wiesz co, nie chcę mówić, bo nie wiem, czy ona sobie życzy tego. Okay, okay. Aczkolwiek no, to była profesjonalna redaktorka, która zajmuje się po prostu redakcją na tekstów na zlecenie. I ja autentycznie polecam każdemu autorowi kontakt z redaktorem, który jest bolesny, ale jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny. Bo tak jak mówię, no w ogóle, wiesz, to, to jest coś takiego, co wcześniej, wcześniej powiedziałeś... Że, że, że właśnie to wydanie samemu czy wydanie z wyda, wydanie z kimś, nie, to to największy zysk wydawania z kimś książki w kontekście w, w, przeciw, gdzie przeciwstawnością jest wydawanie samemu jest to, że musisz się zderzyć z krytyką. A ja, ja akurat nie mam tego problemu, bo ja wiesz, przez lata pracy w dziennikarstwie ja się nauczyłem tego, że tekst nigdy nie jest gotowy i zawsze można coś w nim poprawić. I, i, I zawsze jakby znaczy zawsze od dawna już umiem sobie radzić. Yy, szukam wręcz ludzi, którzy mi powiedzą, czy coś zrobiłem dobrze, czy źle, co można poprawić, tak? Ale wiem, że masa ludzi ma z tym problem. Yy, I to jest największy chyba pro, yy, zysk wydawania książki z kimś. Obojętnie w jakiej formie, obojęt, obojętnie gdzie, ale z kimś, kto. Zajmuję się tym zawodowo, pracuję z tekstem i powie Ci po prostu, co spieprzyłeś, co możesz poprawić. Powie Ci to merytorycznie, a nie na zasadzie hejtu w internecie, tylko po prostu powie Ci, że to i to działa tak sobie, popraw to. Tak? Bo ja, mimo że ta książka, tak jak wspominałem, była naczytywana przez wiele osób, rodzinę, znajomych i tak dalej, i oni już mi dali wiele poprawek i wiele rzeczy było po prostu lepszych po ich naczytaniu. To ona oczywiście, jak wylądowała w rękach redaktorki, no tam wiesz, no, roiło się od czerwonych oznaczeń, czy to zwykłych błędów, czy jakichś błędów merytorycznych, czy logicznych. I o, jak koszty, za wszystkie nie jestem naprawdę wdzięczny, bo niektóre były takie, że jak, jak, jak mi ta redaktorka wskazała, no to, no to tylko byłem naprawdę no, skłonny tylko do, do dziękowania jej, bo, bo to były oczywiste rzeczy, które rzeczywiście ja po prostu je przegapiłem, tak? a one wymagały poprawki. No, dobra, dobra redakcja to jest jednak klucz w tej chwili wydania odpowiedniego tekstu. No powiedzmy sobie szczerze, że no, kwestia jest tego typu, że jeżeli mamy profesjonalne wydawnictwo, mają swoich redaktorów, potrafią to rzeczywiście przepuścić przez odpowiednich ludzi w odpowiedni sposób. Mhm. Ale jeżeli rzeczywiście ktoś wydaje y, książkę samodzielnie, to dobry redaktor obróbka tekstu to jest no, ładnych parę tysięcy złotych trzeba sobie powiedzieć szczerze ale no jasne, i to no, już jest, to, jest to, 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 jest, to jest kupa pracy dokładnie znaczy, ja powiem ci że od mojej strony ja pracuję akurat jestem związany bezpośrednio z wydawnictwami naukowymi więc mm -hmm. mam troszkę inne podejście może do tego ale właśnie redakcja i kwestie korekty tekstu mam to też nie od dzisiaj sam, sam wiele, wiele lat pisałem w różnych miejscach więc wiem z czym to się je i to jest też problem często wielu debitantów, o których wspominałeś też na początku, tak, tak. Y, którzy obrażają się, że ktoś niszczy ich dzieło, a tak naprawdę tak. ktoś chce im, im, ich, ich poprawić i pokazać, że słuchaj, no to powinno być troszkę inaczej i tak. będzie lepiej. I to jest też duży problem ludzi, właśnie w kwestii y, odbioru krytyki. Y, a tak naprawdę jest to dobra rada. Nie, no właśnie, tylko y, ja, ja wiem skąd się to bierze, bo, bo wiesz, my żyjemy w czasach, w których każdy nasz, pom nasz, pom nasz pomysł, każda nasza publiczna myśl, każde nasze dzieło jest czy może być oceniane i krytykowane przez tysiące czy nawet miliony ludzi. I niestety no, ludzie w internecie nie umieją krytykować w sposób konstruktywny, nie umieją dyskutować. Bardzo często właśnie kończy się na tym, że nasz jakiś czy to passion project, czy po prostu jakiś project spotyka się z falą hejtu. Tak? Ja rozumiem, dlaczego ludzie budują taki mur w, w, przeciwko, przeciwko krytyce, tylko że no, trzeba zrozumieć, że ci ludzie tacy właśnie jak redaktorzy na przykład, czy nawet krytycy, tak, którzy bywają brutalni, ale jednak mądrzy, oni nie, nie robią tego personalnie, nie robią tego szczególnie redaktorzy, żeby nam zaszkodzić, tylko wręcz przeciwnie, tak? Każda uwaga osoby mądrzejszej od nas jest na wagę złota i odrzucanie jej tylko dlatego, że ktoś nam się wtrężola w coś, nad czym siedzieliśmy kilka lat, no, jest takie głupie trochę, tak? W sensie jest takie dziecinne bardzo, no bo warto przyjąć jednak krytykę. Nie zawsze trzeba z niej skorzystać. Można, ja na przykład miałem takie sytuacje w przypadku Kamiennej Róży, że jeszcze przed redakcją profesjonalną, że dwoje moich bardzo bliskich znajomych, takich naprawdę z kręgu, wiesz, najważniejszych dla mnie w życiu osób. I dosłownie ten sam fragment, czy tam jeden rozdział konkretnie książki oceniło diametralnie różnie, tak o 180 stopni. Jedna osoba powiedziała, że jest super i że to jest w ogóle świetny kierunek i że to działa, a druga powiedziała, że to jest fatalne, że to w ogóle kompletnie nie jest nierealistyczne i tak dalej. Więc jak się zdarza coś takiego, no to trzeba po prostu iść za swoim jakimś tam gadcem, jakimiś swoimi e, przypuszczeniami, przeczuciami, tak? No ale jak ktoś ci mówi ko jakąś no. konkretną rzecz, już nawet nie mówię o literówkach, ale błąd logiczny, coś w zachowaniu postaci, coś w rozwoju postaci, cokolwiek, coś, co, coś, coś, co się nie gryzie, jest to osoba, która wie, że jest oczytana, inteligentna, ogarnięta i tak dalej, to zignorowanie takiej, takiej rady no, jest stratą tak naprawdę. To jest tylko z, z korzyścią dla tekstu, a koniec końców z korzyścią dla autora. No nie przeskoczymy tego, co się komuś podoba, co się komuś nie podoba, no bądź jaki miecie bagażem swoich własnych do, doświadczeń, bo to jest bardzo mocno wpływa na odbiór. A praca redaktora ma to do siebie, że on zazwyczaj stara się być bezstronny, chociaż to jest też czasami powiedzmy, temat, no, temat rzeka. Czy, tak, czy, czy, tak, czy, no bo są czy, też czy, dobrzy, źli redaktorzy, nie? I czy danego dnia dany redaktor miał dobry, czy zły humor? Tak, czy twoja tak, książka tak. wyleciała z redakcji dlatego, że akurat mu nie podeszła, czy dlatego, że powtórowali wszystkie, bo nie ma czasu? Tak, tak. tak. No to już, są, to, to już są różne pytania, na które nie dostaniemy odpowiedzi. Czekaj, Ale... czekaj, Marcin, zanim przejdziemy dalej. Darek, ty jesteś z nami? Tak, jestem cały czas. dobra, dobra, chciałem się tylko pewnie. pokaż, spokojnie. Nawet się nie ma gdzie wam wciąć. No, myślałem, że zasnął. Chcesz o coś zapytać do Nie, w tej chwili zupełnie nic nie Dobra, plus. Się na ja się przerażony, tam, tam, nie? Dobra, nieważne. <laughs> Dlaczego? Dlaczego jesteś przerażony? Tak no. sypiecie tematem, że, że nie mam się do czego przyczepić, nie mam o co spytać. Dobra, to jak będziesz coś miał, to... Ty A krzypisz. ty wiesz, że my się dopiero rozkręcamy? <laughs> tak, 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 tak. Szymon, pytanie, bo książka jest długa, wyjdzie 14 godzin z hakiem. To tak. jest naprawdę potężny kawał tekstu. Trochę tekstu, no. Dlaczego nie ma tego w wersji e-booka. Ja rozumiem, że wersja papierowa to jest kwestia zupełnie inna, ale dlaczego na przykład nie ma tego w e-booku? Wiesz co, no to jest moim, zda mo moim zdaniem, w sensie, no tak, moim zdaniem, bo to moja książka, to jest tylko i wyłącznie kwestia praktyczna, w sensie, no ja po tej, po tej mojej pierwszej książce, trójka, którą wydałem w e-booku, bardzo mocno zweryfikowałem moje... Mm, postrzeganie e-booków. Ostatnio też przed wydaniem książki czytałem trochę, wiesz, takich czystych, statystycznych danych. I nie mówię, że to nie ma sensu wydanie w e-booku, bo ma na pewno, ale nie, chcę te, ale nie chcę tego robić, tylko tak po prostu, żeby ta książka była. Aktualnie szukam, wiesz, wydawcy papierowego. Jeśli uda się ją wydać w papierze, to wtedy na pewno też będę cisnął, żeby wydać w e-booku. Jeśli się tego nie uda zrobić, to chcę, żeby ona sobie istniała w takiej wyjątkowej formie, w jakiej, w jakiej jest I, i chyba będę z tym ok. Nie chcę, nie chcę się rozdrabniać się na drobne tylko dlatego, żeby ona była gdzieś tam, szczególnie w jakiejś takiej formie, w której no, nie oszukując się, korzysta mniejsza część odbiorców niż, niż tradycyjnej. To widzę też wśród komentarzy i pytań, które się pojawiały odnośnie właśnie Kamiennej Róży, dużo właśnie takich, że no hej, no kurczę, ale ja będę normalnie chciał przeczytać. No, audiobook tylko audiobook. Jeden z tych komentarzy na pewno też należał do mnie, bo ja cały czas czekam na wersję papierową. Już rozmawialiśmy o tym w odcinku. Tak, tak, ja tak. nie jestem w stanie się skupić na e-bookach. Nie, nie mam pojęcia z, jakiegoś, z jakiego powodu. Na audiobookach, Tak. Tak. Tak, Ale tak, nawet, nawet jak robisz coś, co masz, wiesz, nie, nie, nie używasz umysłu, że tak powiem, jakąś monotonną rzecz? W sensie nie, nie. Tak, odkurzanie? Jeżeli, jeżeli mam na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, zmywanie naczyń, odkurzanie, mhm. czy, czy wyprawa dzisiaj autobusem, to ja potrafię tak odpływać, że y, nadążam za podcastami. Ze bukami mam tak, że muszę co chwilę cofać, co chwilę wracać, Rozumiem. za chwilę tracę wątek. Nie ma to zwyczajnie sensu. Próbowałem no kilku i kompletnie nie jest to dla mnie. Jasne, jasne, kumam. Mhm. Także tam ciśnij ten papier. <laughs> no, próbuję, próbuję, zobaczymy, jaki będzie rozwój. No, to, to też pytanie, bo wiadomo, cisnąć papier to jest jedno, do tego za chwilę dojdziemy, ale powiedz mi, co sądzisz o platformach typu na przykład Wattpad, czyli twórców, którzy starają się swoje rzeczy publikować po kawałku, aż mhm. do prądu całości, aż ktoś po prostu zauważy ich twórczość, albo utkną w fanfikach na zawsze. Czy, czy, czy to ma jakiś dla ciebie, nie wiem, sens, przełożenie odnośnie pisania? Słuchaj, dla mnie... Y dla mnie sens ma każda forma twórcza. Ja, ja naprawdę, wiesz co, nie bo to, jest, bo to jest, Zależy co rozumiemy przez sens, tak? Jeśli. Przepraszam, jeśli mówimy o sukcesie finansowym, o życiu spisania, o spotkaniach autorskich, o. Przepraszam, wyjdę ci słowo. To jest dopiero marzenie. To Ojej, jest marzenie. Ty, no to właśnie. Mnóstwo osób myśli, że od razu napiszą i będą po no prostu dokładnie. na Panteonie. A to nie tędy droga. <grym> nie, 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 nie. We wszystkim w życiu dzisiaj, co jest związane z kulturą, jest tak astronomiczna konkurencja, że przebicie się do poziomu chociażby zamienienia tego w pracę, nie mówię już w super, super intratną pracę, ale w ogóle w pracę, żeby z tego jakoś tam żyć. To już jest w ogóle osiągnięcie, tak? Czy to jest książka, czy to jest film, czy to jest YouTube, czy to jest Twitch. Spróbuj się aktualnie wybić na Twitchu, to jest. Ja mam znajomego, który te, próbował tego i to tak próbował poważnie jakiś czas temu. No to jest cholernie trudne, tak? Więc jeśli, jeśli ktoś tego szuka, a, a książki jeszcze mają do tego ten jakby płotek do przeskoczenia, że to są książki. Książki, e, których, to są które są mniej popularne bransów. niż oglądanie filmików na YouTubie, czy słuchanie muzyki, czy granie w gry, tak? Konkurencja jest tak samo duża, bo przecież ludzi, którzy chcą zostać znanymi pisarzami, jest, są setki tysięcy. A, a jakby na no, odbiorców jest po prostu mniej niż na przykład gier. Tak? Więc jest, jest cholernie trudno. Więc jeśli ktoś to robi na zasadzie, pisze fanfiki na zasadzie, żeby być. No bo przecież Zmierzch tak powstał chociażby, tak? Tak. Jeśli, I Grey też. No dokładnie, jeśli ktoś chce być drugim... Metro 2033 też było pisane razem no. ze społecznością. No właśnie, I, to, i wiesz, jeśli ktoś to robi coś takiego, żeby odnieść gigantyczny sukces i pisze swoje fanfiki z myślą, teraz napiszę fanfiki i będę drugą Stefani Meyer albo coś takiego, yy, no to spoko, no Ja ży, ży, życzę szczęścia, ale to niestety właśnie w dużej mierze szczęście. tak? Ale jeśli ktoś pisze po to. Bo ja, ja, ja należę do tych osób, które lubią pisać, autentycznie lubią pisać. Ja mam znajomych, którzy piszą lepiej ode mnie, są bardziej oczytane, są 100% razy yy, lepszymi pisarzami ode mnie. Ale dla nich pisanie to jest cierpienie. Ja nie jestem taką osobą. Dla mnie pisanie to jest czysta przyjemność. Jak mogę usiąść, a już jak mam na przykład zamówiony tekst i wiem, że dostanę za niego jakieś tam śmieszne pieniądze, ale jednak, to to już w ogóle wiesz, albo wiem, że będę miał gdzie je wydać, to siadam. po prostu, to jest dla mnie. No, kreowanie tych światów na, na pustych kartkach to jest dla mnie czystą przyjemnością. I jeśli jesteś taką osobą, jeśli po prostu lubisz pisać, to pisz te fanfiki, wrzucaj je do sieci. Na pewno ktoś, ci, ktoś cię skrytykuje, ale ktoś ci da cenne rady, nauczysz się czegoś i, i będzie super, tak? A, a być może, no właśnie, będzie drugie metro 2033 albo, albo Grey. Może celujmy wyżej niż Grey, ale coś takiego. <gry> Harry Potter. A, a, jakościowo super, czy sprzedażowo? Tak, tak, no dokładnie, może będzie z tego <grymne> jakościowo czy sprzedażowo? Jakoś, tak, sprzedażowanie jakościowo, tak, dokładnie. Więc no wiesz, ja, pytasz, czy to, czy to ma sens i czy, co ja o tym myślę? No ja myślę. Ja myślę o tym, że generalnie żyjemy w takich czasach, w których y, mamy taką łatwość dzielenia się wszelkimi pasjami y, związanymi z kulturą. Jak chcesz, na, chcesz nagrać film, to po prostu kurczę łapiesz za komórkę i, i nagrywasz. Sean Baker, taki, e, taki reżyser, w którym się ostatnio zakochałem, to jest ten koleś od Florida Project i ostatnio Red Rocket. On swój. Jeden z najlepszych filmów e, Mandarynka nagrał, kurde, iPhone'ami, nie. Wiadomo, że one tam były e, te iPhone'y podrasowane na specjalnych e, jakichś rigach i tak dalej, ale, ale styl, nie? Steven Soderbergh nawet nagrał jeden film, kurczę, komórką, nie? To jest ten koleś od e, trylogii Ocean. E, i wiesz, no, jak chcesz napisać książkę, to tak jak mówię, wydanie e booka to są to jest dwa dni pracy. Jak chcesz nagrać podcast, to tak jak wy. No, spotykamy się dzisiaj, nie, nie potrzeba jakiegoś sprzętu za 10 tysięcy złotych. Wystarczą słuchawki, nawet jak od telefonu, kurczę, jak się, jak się nie ma nic innego. Więc y, żyjemy w takich czasach, w których naprawdę no, spełnienie artystyczne jest tak proste, że, y, że nie robienie tego, jeśli się czuje jakieś nie wiem, powołanie, czy chęć, czy po prostu potrzebę, no, jest trochę stratą. Tak? Po prostu to róbmy. Tylko nie nastawiamy się, że będziemy drugą J.K. Rowling w kontekście sprzedaży, tak? Wiesz co, no w, w tym kwestii najbardziej się to, z Tobą zgodzę, że jest to dobra i, i no często dla niektórych osób jedyna droga do samorealizacji. No to Ale czas, często widzę po prostu jakość rzeczy, które ludzie wypuszczają do sieci, jest to też związane, z tym, co mówiłem się wcześniej, o poziomie krytyki, którą przyjmują, bo się też nie przyjmują. Często nie przyjmują, tak. Historii, często nie przyjmują. No, no, i tak samo właśnie przykłada się to też patrzę na e, w to, jakie książki przykładowo południowe w tej chwili się wydaje. Już od ładnych paru lat. Oczywiście królują kryminały, które Jasne. są dla mnie, e, które po prostu e, po paru latach zaczęły mnie już tak nudzić, że hmm. zastanawiam się, jak długo jeszcze to pójdzie. Inwestowane są tak naprawdę w kilku autorów pojawiających się e, w, cyklicznie. Tak. E, kilku, kilku dodatkowych, które uda się czasami wypłynąć. Oczywiście wypłynięcie autora to jest też Taki fuks i takie szczęście, że nie tylko idzie jakość właśnie tego, mm -hmm. ale czasami trzeba trafić w dobry moment, bo nie ukrywam, że kupowałem też książki, które były reklamowane jako niesamowite hity. I nie mogłem po prostu ich zdzierżyć. No, I to, no, no. To, to jest też taka kwestia, że nie zawsze to, co jest wydawane u nas, jest naprawdę dobre. Nie mówię, jest sporo świetnych, świetnych, świetnych pozycji, ale z drugiej strony zastanawiam się, bo znam te osoby, które piszą, sam też staram się o, o wydanie swoich rzeczy. Mhm. I wiem, za przeproszeniem, jakiś szajs jest drukowany, i zastanawiam się, dlaczego akurat ten mój nie przeszedł. No. Ale znaczy, gdzie, wiesz, ja, gdzie ja ci to zdradzę, właśnie leży, nie? Gdzie ja jest to zrozumienie, <tytanie>, a ja kogo, kogo dwa znasz? Sekrety, Ja ci zdradzę dwa sekrety, o których oczywiście zdajesz sobie sprawę, ale więc zdradzę to jest takie Ja najwyższej. To mówię, bo oczywiście, że przerysowuję teraz to. Pierwsza sprawa, pierwszy sekret To jest taki, że jakby No, miałkość się sprzedaje Coś to nie zajmuje z Bardzo, bardzo myśli, tylko pozwala tam Wiesz, przekartkować sobie, wiesz no Na chwilę się oderwać, no. nie? Do, do, jak, do jakiejś nieważne no, no ja, na... jak górnolotna Czy lotna ona będzie No oczywiście, no ja najbardziej lubię porównanie Netflixa Do HBO, nie? HBO, moim zdaniem Jako serwis VOD ma dużo ciekawsze Treści oryginalne takie, które starają się robić coś innego na, na, na rynku telewizyjnym i które wyznaczają pewne ścieżki narracji w tej formie, w tej formie kultury. A Netflix to jest taki, wiesz, serwis do popcornu, nie raz Netflix gra bezpiecznie przede wszystkim, rzadko ryzykuje, z czymś bardziej ambitniejszym też, nie? czy, czy odejściem od takich swoich reguł. Tak, Netflix przede wszystkim gra na ilość, bo oni mm -hmm. przez swój model sprzedażowy, oni muszą mieć ilość, i, 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 oni, i oni w tym ilości idą. I wiesz, i to się sprzedaje. Czy ale oni trochę a... na własne życzenie się w to wkopali, tak? bo gdyby nie rzucali no tak. całych sezonów tak, seriali, tak, żeby je sobie zbliżać, tylko przyzwyczaili ludzi, że tam powiedzmy dwa odcinki na tydzień wychodzą, się. to też to, inaczej to, to byłby odbierany. Teraz to jest taka masówka, że chce mieć wszystko od razu, nie? Tak, tak, oczywiście, to, to się zgadza, ale wiesz, ale chodzi mi, dąży do tego, że wiesz, synonimem VOD dzisiaj jest Netflix, a nie HBO, więc ta miałkość ich treści, to, że wszystkie ich filmy, praktycznie wszystkie, bez wyjątku, tylko te, które kupili, a nie wyprodukowali sami, to jest takie 6 na 10, nie, że tam obejrzeć jest ok, ale tam bez szału, nie, to nie ma znaczenia, no. ludzie lubią takie treści. A drugi sekret jest taki, Marcin, nie wiem, czy ty zdajesz sprawę, tak ci powiem w sekrecie, że... Wydawcy często nie wiedzą, co robią. A, 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 a to ja też wiem. A to ja też, 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 też. Były pewne poszlaki. Wiesz, J.K. Rowling chodziła po ilu, po 20 wydawcach, zanim ktoś się zainteresował Harry Potterem, i kurde, jest jedną z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. Powiedz sobie teraz o tych 19 poprzednich wydawcach, którzy odżyczyli. No dokładnie. <laughs> nie chciałbym być ich na Jezu, ale koszmar. No więc no, tak to trochę wygląda. No. I, Oczywiście. A poza, tym, a poza tym wiesz, ja, ja też ja jestem człowiekiem, który zawsze stara się patrzeć w pozytywny sposób na, na życie. I nawet jak widzę takie gówna w stylu Greja albo 365 dni, e, to staram się w tym znaleźć jakieś pozytywy. Słuchaj, ktoś to czyta, komuś się to podoba. Pamiętasz jeszcze erę harlekinów chociażby kupowanych no w kioskach? No właśnie. Przecież dokładnie. to miał taki niesprawiedliwy rynek zbytu, że to się nie mieści w głowie. Tam były gigantyczne nakłady tego, bo to dokładnie. były krótkie książeczki do przeczytania na szybko. No, Gray, Gray na przykład jest, jest napisany w taki sposób, że jak ktoś lubi trochę lepszą literaturę i trochę lepszy język w, w powieściach, no to się tego czytać nie da, bo jest po prostu bolesne, tak? Ale wiesz, no ale super jest na przykład to, że on zapoczątkował, że te książki zapoczątkowały jakąś tam mikro czy mini rewolucję wśród. Wśród kobiet z tych z starszych kobiet z tych takich grup kurdomowych pań domowych, które mm -hmm. wiesz, zajmują się gospodyń tym. Czy mówisz o, mówisz o <grym> Ojej. <grym> no na przykład, na przykład. I wiesz, i to jest rewelacja, nie? No to, że nawet gówniana literatura jest w stanie wywołać jakąś tam rewolucję w cudzysłowie, czy, czy po prostu dać komuś Hmm, jakiś, jakiś impuls do tego, żeby próbować nowych rzeczy, żeby się trochę wyzwolić z jakichś tam kajdanów i tak dalej, to rewelacja, nie? No, Ale tu wiesz, spoko. nawet puszczenie sobie takiego YouTube'a, który ma to twarzani, i w którymś momencie zaniesie cię, nie wiesz dokąd i okazuje się, że odsłuchałeś dziesiątki materiałów... No kurde, y robisz tak? Ale Ty y jesteś odważny. <laughs> nie, to wiesz, puszczam sobie pytu YouTube'a, zajmuję się czymś, on tam leci, nawet no. go nie słucham, nie? I nagle się okazuje, że nabiłem kilku różnym twórcom, o których nie miałem pojęcia wyświetlenia okay. i to w całości od A do Z, nie? Ja się trochę boję, że wyląduję na tych treściach na YouTubie, Słuchaj, ląduje się y, które w dziwnych. są na stronie głównej promowane. Ląduje się w dziwnych miejscach, to naprawdę. To jest rakowisko straszne. Jest dużo szansa, że jak pójdziesz w muzykę, to trafisz na rzeczy, o których nie miałeś pojęcia w tym pozytywnym mm. znaczeniu. A to prawda, w muzyce to może być ciekawe, no, super, fajny pomysł. Ale zobaczcie na to, że y, właśnie to, co wspomniałeś, miałkość tych produkcji y, różnego typu, y, jest też y, tak, że y, pomijam poziom czytelnictwa w Polsce, jakość czytelnictwa mm -hmm. i te kwestie, to, to są przede wszystkim rzeczy, które trafiają w łatwy, prosty sposób do odbiorcy, no tak. które nie zmuszają go w żaden sposób do zaangażowania, do myślenia. popcorn dla oczu. Ja, 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 ja tego wcale nie neguję. Ja bardzo lubię produkcje, które są po prostu bardzo fajne w odbiorze, przyjemne i, i są po prostu relaksem. Oczywiście, mm -hmm. nie ma z tym większego problemu. Ale z drugiej strony patrzę właśnie na wydawców, którzy masowo wydają kalki tych samych rzeczy, bo to się sprzedaje. No tak. I to jest, to, to jest plaga, to jest straszna plaga. Jak 70% każdego Heroic fantazy. Y Czego, czegokolwiek byś wpisał. Ja jeszcze zawsze czepam od tych kryminałów, bo te kryminały naprawdę mm. ładnych parę lat temu miało, tak, miały wyskoczyły. mocne wejście, były Był sporo renesas, fajnych nie? rzeczy. Tak. No, na bazie no. chyba tych skandynawskich, nie? Bardzo to, możliwe. skandynawskie Rady. dokładnie to, tak. to, to poszło dalej i to, to do, dobrze wyszło. Mamy teraz Bardzo rzeczywiście sporo sprawdzonych autorów, autorek, którzy piszą kolejne rzeczy. Mhm. Ja już w pewnym momencie odpuściłem, bo stwierdziłem, że autentycznie mało co jest mnie w stanie zaskoczyć. Może też z tego powodu, że ja przez kilkanaście lat prowadziłem sesję RPG, więc przyrobiłem już takiej ilości, Pomysł, że chłoniesz okay. tyle tej popkultury, że naprawdę zaskoczyć teraz Ciebie to, to jest wysoka poprzeczka. No i ilość też przeczytanych książek w, w moim przypadku to już jest kilka tysięcy, to no, naprawdę, no, to, no, no, to, no. to są takie ilości, że trudno to przejść. To już pewne klisze e są dla Ciebie oczywiste. E oczywiste, dokładnie, oczywiście. I patrzę też Tak, z... ale to samo jest z serialami czy filmami przecież, nie? E tak, ale właśnie patrzę na to z drugiej strony, bo e często te opowieści mają to do siebie, że czytając je, widzę, jak oni bardzo się silą na to, żeby to jeszcze było coś nowego, coś przekręcić, puścić jakiegoś klifendera, tak, żeby tak. jeszcze komuś coś ten. I w pełnym momencie te książki stają się tak przekombinowane, że są aż po prostu niestrawne, niezjadliwe. Zdarzy się czasami oczywiście, że trafi się coś fajnego, ale wśród tego no, ciężko przebierać a z drugiej strony ważne jest to, że w współczesności zwiększyła się częstotliwość wydawania książek przez autorów. Mhm. Kiedyś okazywała się jedna, na przykładowo, standardowo na rok, czy na dwa lata, na pięć, a w tej chwili y, bardziej, co bardziej poczytni wydają ich trzy, cztery w ciągu roku. No, no, dobra, Czeka, dobra, czekam po prostu na tygodniki, bo to w tą stronę idzie. <laughs> y, jest dużo fajnych rzeczy, ale znaleźć te fajne rzeczy na obecnym rynku, jest naprawdę czasami ciężko. I tak samo właśnie idzie to w drugą stronę, patrząc na wydawców, którzy wydają książki w schematach, yy, wydają rzeczy, które sprzedały się już na zachodzie, które mhm. tam dostały miano bestsellerów gdzie ktoś już podjął tu ryzyko wydania czegoś nowego, innego, zostało to już przetrawione i może uda się to przenieść na nasz polski rynek, to też się ukazuje. Natomiast rola debutanta w Polsce to jest, o mój Boże, Jezus Maria, jeszcze trochę. Chociaż nie ukrywam, mam kolegę, Tomasz Kozioł, udało mu się wydać w zeszłym książkę, co bym w ogóle wszyscy byli w szoką też. Pozdrawiam bardzo, bo czeka, czekam na kolejną. Muszę Proszę go szybka. podpytać, czy, czy, czy tutaj się coś uda. I kwestia, właśnie jest taka, że jest to możliwe. Oczywiście, no. wiele zależy od tego, co napisaliśmy w jaki sposób, jaki redaktor, jaki miał humor, jaki jest plan wydawniczy. Czynników jest ogromna ilość, ale tak 90% tego wydaje mi się, to jest po prostu szczęście. <laughs> trochę tak, no, trochę tak, niestety tak. Ale wiesz, no, to, bo, bo to też jest tak, no, dwie kwestie. Po pierwsze, to nie jest tylko kwestia polska. To wszędzie, wszędzie tak jest. A po drugie, no, musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tylko kwestia książek. We wszystkim mamy aktualnie nadmiar treści. Yy, I to... Ogromna nadprodukcja, tak? Tak, tak, oczywiście. I, i wiesz, i, i to jest yy, nie bez powodu w dzisiejszych czasach największym, to w raporcie Netflixa z 2005 chyba... Nie, z 2015 chyba roku, jeśli dobrze pamiętam, mieli taki bardzo duży raport dla swoich akcjonariuszy. I tam padło takie, takie chyba już słynne, nawet zdanie jednego z jakichś tam prezesów Netflixa, że, że dla nich konkurencją główną Netflixa nie jest HBO, nie jest, nie jest jakiś tam inny serwis streamingowy. Nie? Dla nich główną konkurencją jest na przykład Twitch albo albo Steam, albo coś takiego. tak? Bo to nie ma znaczenia, że to jest zupełnie inna działka kultury. Znaczenie Musisz poświęcić ma co... na to czas. Dokładnie. Dzisiaj walutą podstawową jest czas, bo jeśli ty masz kupić książkę tego autora, a obok masz książkę kurczę to Karczuk, która dostała Nobla i jest ekstremalnie zajebista. No to ty się zastanowisz trzy razy czy kupić tego debiutanta. Chyba, że lubisz taki klimat, że tam wiesz, nie wiesz co, czego się spodziewać, bo to jest duży plus debiutantów, tak? Że nie wiadomo czego się spodziewać, oni są trochę nieopierzeni, to jest, to jest mm -hmm. fajne, tak? E... Ale musisz też pamiętać o jednej kwestii. Wydaj się słowo pozwolisz, no że, się, ja że to karty. To jest wasz podcast, rób, co chcesz? Ja <grym grym> cię wyłączę, widzisz. No, no czy jak chcesz, to ja, co ja mogę przejąć ten podcast, nie? Zaraz go przejmuję w całości, ale no nie, na razie nie. <laughs> wiesz, ostatecznie ja to będę składać i wpuszczać no. na kanały, więc no <laughs> ok, nie, chodzi mi o to, że ważny jest odbiorca, Tokarczuk nie jest to dla każdego, dużo osób też takie znam, kupuje książki znanych autorów, dlatego, że są znani oni nie czytają oni mają je na półce, bo się nimi chwalą. No no, ale to wiesz, to wstaw na punkcie, to karczuk nie wiem. Kinga na przykład. Oczyw nie? King to jest też zupełnie inna kwestia, bo King ma bardzo wyrobioną markę. To, to jest osoba, która oczywiście no tak. no pisze. Je, jedną z pięciu książek pisze ona, pozostałe cztery są Ghostwriterzy, jak, to, jak, jak głosi miejska legenda. Nie, to chyba e, nie jest prawda. Nie wnikam, nie wnikam. To oczywiście, to w złośliwi, ale mi się wydaje, że właśnie spokojnie napisanie jednej, ksi jednej książki rocznie tego typu, yy, pisząc je już od dziesiątek lat, Jasne, to, jest to jest żaden siły. problem nie. Czy słyszeliście o akcji, którą ostatnio zrobił Brandon Sanderson na starterzach? Nie. E, zapowiedział, że jeżeli zbierze milion dolarów, wyda w tym roku cztery tajemnicze książki, które są już praktycznie przygotowane, no. po prostu nie, nie zostały jeszcze ujawnione. E, zabrał 41 milionów w ciemno. Wow, wow. nice. Wow, nieźle. A wiesz, wiesz, skąd się, wiesz skąd się biorą te książki? Młość, wydajesz jedną książkę, książkę rocznie, czyli w ciągu pięciu lat wydajesz pięć ale tak naprawdę w ciągu tych pięciu lat piszesz, piszesz ich 7-8. Jasne, jasne. No. No. I masz zawsze zapaść. No tak, 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 to jest stary, stary manewr, który w, w, się po prostu robi. Szurzymy żeby mieć coś do pokazania w razie czego. I żeby mieć w zapasie, bo może któraś z serii zagryzie, albo coś tak, nie zagryzie, tak. trzeba mieć jeszcze coś innego. I tutaj, oczywiście, jeżeli ktoś ma już spadzoną markę, jest pisarzem, który jest obecny na rynku, to takie rzeczy to, to zupełnie, zupełnie normalne. Jasne. Natomiast kwestia, właśnie, debutantów i zakupu książki debutantów jest takie, że. W Polsce też osobiście tego doświadczyłem, że ukazywały się pierwsze tomy różnych serii, nowych, fajnych, gdzie mhm. rzeczywiście było to dobrze napisane, pomyślane i zrobione, no ale z tego powodu, że było to nieznane nazwisko bądź też po prostu pominięte gdzieś w, na rynku wydawniczym, no to te serie znikały. Ja zgrzytałem zębami, bo taka fajne rzeczy zniknęły. Mhm. Obok stały po prostu dziwne tytuły. 58. Tom nie wiadomo czego i nie wiadomo dlaczego. Oczywiście sprzedaje się, bo z przyzwyczajenia jest to obecne. Na rynku, no tak. pomijam, jak to tego. Tak, doszło. zazwyczaj zakopanym pod kilkunastoma wznowieniami czegoś, co jest już oklepane na wylot. Dlatego przekopanie się w tej chwili dotarcie do dobrych rzeczy, że chodzi o książki, to, to jest sztuka. I to tak mówiliśmy, działa, działa z każdej strony. Ale od tego mamy ludzi, którzy czytają i mogą coś polecić. Na przykład. A poza tym, wiesz, <laughs> no. No, to jest takie, w sensie. Ja się z wszystkim tym zgadzam, co mówisz, nie? Tylko że. Bo wyczuwam w Twoim głosie taki trochę, trochę trochę frustrację tą sy sytuacją. A mi się wydaje, że to jest trochę frustrujące, oczywiście, ale z drugiej strony no to jest takie trochę narzekanie, że mamy za dużo kurczet dobrych rzeczy, nie? <laughs> <To oczywiście śmiech> Stary dziadek krzyczą na mury. Tak, tak, dokładnie, no, dokładnie. No, no. no oczywiście, jak najbardziej, nie. Znaczy. To, że mamy, mamy nadmiar kultury, to jest oczywiste. Dobrze jest, dobrze jest też to, że możemy ją sobie wybierać jak się chce. Tak. Ja na przykład nie mam z tym problemu. Ja próbuję od roku wydać książkę, oczywiście nie wychodzi mi to. W międzyczasie piszę drugą i jeszcze następne dwie, dwie, dwie mam rozgrzebane. Więc ja się, ja się tym nie zrażam. Ja, ja po prostu no. wiem, że w końcu to się uda. Więc tylko po prostu trzeba być uparty. Albo mieć... nie. Im, więcej, im, im, więcej Im więcej napiszesz, to... większa szansa, że coś z tego się nada. Znaczy, wiesz, Marcin, może, I się i może się też nie udało. No, więc tutaj. No, oczywiście, że to puszczę e-booka. Ja się, ja się tym nie zrażam. Ja, ja, tak, tak samo jak ty mówisz, ja ciągle piszę, ciągle mam te rzeczy e, związane tak. też i z pracą, i, i tutaj osobiście swoje prywatne, więc to nie ma z tym problemu. Natomiast e, chodzi mi o, o, o te książki. Ej, a czekaj, przepraszam, za, zanim przejdziemy dalej. A co próbujesz wydać w sensie, co napisałeś? E, mam gotową. E, właśnie, i tu jest teraz. Co Ale jak po, jak powiesz teraz, że kryminał, to stary. Oj. Nie, nie, właśnie, że nie. Właśnie to, to jest to, że. E, Początkowo myślałem o kryminale, natomiast no. czasem stwierdziłem, że tego jest tak dużo, że trzeba podjąć ryzyko i pójść trochę inną stronę. I co napisałeś? Oczywiście, mówimy o. Okej, okay, no jest to może blisko, ale to nie jest to. Kryminał, sensacja w połączeniu z przygodą, A ale jednak. A jednak. Tak, ale nie wiesz co, chodzi o to, że wątek kryminalny jest na początku pokazany, że jest, mhm. ale tak naprawdę kto inny rozgrzewa piłkę. A, okej. Okay. A to fajnie. To taka zabawa oczekiwaniami czytelnika. Też też po części, bo o to chodzi, że zaczyna się to wydawało się standardowo. A kto inny jest bohaterem mm -hmm. i na, inaczej po prostu się to, się to rozgrywa? Spoko. Standardowe policyjne dochodzenie jest w tle. Ono się pojawia co parorodziowej jakaś taka informacja. Natomiast ktoś zupełnie inny to, 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 tą sprawę rozgrywa. Mm. O, to, o to o to chodzi i nie jest to mozolna praca detektywistyczna. Jest to po prostu człowiek, który. Powiem w skrócie, ma zu zu zupełnie in inne podejście do życia, i inne kontakty, tro trochę, trochę, ciemną przeszłość. E, Ktoś się po prostu z niczym nie patyszkuje, jak po prostu musi, to e, wejdzie, wejdzie komuś z, bu z, bu z buciarami do życia i, i zrobi z tym porządek po swojemu, nie będzie trzymać się pro e, różnych procedur i protokołów, e, więc zupełnie nie jest, nie jest to kryminał i bardziej idzie to właśnie w rzeczy trochę przygodowe. E, i to jest też znowu takie zać, bo są na polskim rynku obecnie autorzy, którzy piszą w ten typie opowieści różnego typu. Mm -hmm. Są też polskie, polscy autorzy, którzy usiłowali wydać tego typu rzeczy, które się tam będą ukazały. No. Ale to jest dziwna rzecz, bo weź sobie na przykład, już nie mówię, to jest wielkie nazwisko, ale Clive Kastler, e, mm -hmm. James Rollins, Osoby, które piszą naprawdę wielkie rzeczy przygotowe z gigantycznym rozmachem, i to świetnie chwyta. Ale to są nazwiska zagraniczne. W polskich nazwisk tego typu opowieści nie ma. Jest to, wydaje mi się, też pe pewne że jeżeli w tym miejscu zagryzłoby coś z, z, od polskiej strony, no, no. no to jest szansa do zagospodarowania tego poletka. Fajnie. Ale oczywiście nie, nie jest to proste. No, to początki A, kiedy by było. są proste. Nigdy nie są, nigdy nie są. D dlatego też ja to mam. Ja sobie pewnie jeszcze przepuszczę to przez kolejną redakcję. Wyślę to jeszcze raz po poprawkach następnych. W tak zwanym międzyczasie w tej chwili jestem w, po w połowie już drugiej, drugiej rzeczy, zupełnie innej gatunkowo. No. Stwierdziłem, że, że jak już, to pójdziemy w horror. O -o. Więc tutaj. a to jest trudny e temat. <grym> <grym> Obstawiasz wszystkie flanki. Znaczy, chodzi o to, że to są rzeczy, w których się dobrze czuję, w których mogę coś powiedzieć. Bo to, tą rzecz, która się. Horror jest trudnym tematem do ugryzienia. Jestem ciekaw, jak ci się to uda. Dostaniesz tekst, jak go Dobrze. <laughs> Na pewno. Bo chodzi też o to, że... To, to, to wysłałem już wcześniej, od roku krąży, krąży, krąży po redakcji. Oczywiście nie dostajesz odpowiedzi, bo to jest też odpowiedzi odmowne, bo to tak w tej chwili wygląda. Ja sobie z tego daję sprawę, jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo rzeczy. Ja nie jestem tym człowiekiem, który jak ktoś powie mu nie, to że to, to się obrazi, albo nie wiem, zaszyje się w domu, będzie chlipać pod ścianą, że już nikt go nie kocha nie lubi i w ogóle. Ja po o. prostu biorę reklamaturę której pisz następne. Nie, nie będę się tutaj tą kwestią jakoś nadmiernie rozczulać. Ale. O, chodzi o to, że w przypisaniu ważne jest to, żeby to pisać o czymś, co czujemy, co w miarę wiemy. Dlatego, też, na przykład, w tym, co poszło do, do, do redakcji, jest dużo e, kwestii e, nowoczesnych technologii, gdzie ja się dobrze czuję, mm -hmm. gdzie wiem, jak pewne rzeczy działają i wiem, jak, wy, jak je wykorzystać. I też się trochę boję, że osoby, które to dostały, też się troszkę przeraziły. Kurczę, jest to prostym językiem, mm -hmm. napisany w miarę, wyjaśniono, jak to działa, e, ale czy to jest możliwe? Hmm, <laughs> musiałbym zrobić research. Ja to pewnie niemożliwe, To sobie wymyślił. Nie. A wszystko jest absolutnie obsadzone w, w rzeczach, które działają. Nie? Ty poruszasz teraz <słenści> kwestię, która jest mi bardzo bliska i yy, która, z, zresztą zaraz, zaraz, zaraz coś powiem, ale yy, poruszasz kwestię tego, że koniec końców te wszystkie teksty, yy, to się tyczy wszystkich mediów w zasadzie, ale no, rozmawiamy o książkach, te wszystkie propozycje wydawnicze, które wysyła się do wydawnic, one lądują w rękach ludzi. I to jest tak zajebiście nie dzisiejszy i niewydajny system, że to się po prostu w pale słonia nie mieści, nie? No to jest po prostu coś strasznego, nie? Pomijając już kwestię, że na odpowiedź od wydawnictwa czeka się minimum trzy miesiące, a czasem do roku, co jest, co jest po prostu absurdalne. Dokładnie. To jest po prostu absurdalne. No bo ile po, może pomijając... mieć czasu ta jedna osoba, żeby przebrnąć przez, przez wszystkie nadosłane teksty? To, to jest fizycznie niemożliwe. Pomijając już nawet kwestię, że to jest tak jak Darek mówisz, jedna osoba, bo, bo w dużych wydawnictwach często mm. jedna osoba zmienia. No, niech i będzie na nawet pięć, miejscu. tak? Że do każdego trafi chociażby Ale jakiś gatunek dajmy Nie, nie ma. To, jest, to, to by było pięć etatów, to jest, to się bardzo nie opłaca. To jest jedna osoba najczęściej. I ona musi to wszystko nadczytać. Na, na Ale dobra, pomijając już to wszystko, to fakt, że, że wiele wydawnictw nie idzie, nie próbuje w ogóle i z duchem czasu i nie próbuje tego jakoś z, Zinformatyzować, jakoś unowocześnić tego całego procesu, jest dla mnie zdumiewający. Jest, ja powiem Wam, bo tak cały czas nabudowuję, nabudowuję, bo chcę dojść do czegoś, co wydaje mi się ciekawą anegdotką. Ja, w procesie wydawania mojego audiobooka, poszukiwania wydawcy do wydania papierowego, się tak bardzo wkurzyłem na to wszystko, jak, jak to jest. Nie dzisiejsze, te, te, te wiele, wiesz, niektóre wydawnictwa, może tam nie, nie te z top 50 rankingów wydawnictw w Polsce, ale, ale te trochę niżej, one czasem nie mają autorespondera na mailu, nie? którego ustawienie nie kosztuje nic i zajmuje 30 sekund. Nie? I wiesz, wysyłasz propozycję wydawniczą i nie wiesz, czy ona dotarła, bo nie dostajesz żadnej zwrotki, mhm. która może być automatyczna Ale ja ci powiem jeszcze jedno. To, ale, ja ale czekaj razy... no. Poczekaj, tylko ci powiem po o to spondere wysłanie. <gry> Większość z nich przyjmuje maile, pliki, no. tam wiadomo PDF-y, Wordy, RTF-y i tak dalej. Znalazłem jedno, które mówi prosto: wyślij nam staro staroświecki, starożytny druk rękopis. No co ty, w sensie, że wymagają druku? Tak! Wymagają wydrukowanej przesłania paczki z książki. Bo może komuś czyta się lepiej w papierze, no czego no nie wybraźnie. rozumiesz? <laughs> koszty, 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 koszty korekcyjne to, to w ogóle o 180 stopni inaczej niż robią wszyscy, bo wszyscy raczej teraz właśnie stawiają na wersje elektroniczne. Gdyby sobie Kurde. jeszcze zażyczyli ma maszynopisem, to by było nie, powie nie powiem Masakra. kto, wydają cały czas no. książki, nawet wydają rzeczy odważne, ciekawe, no, no ale, ale chcą, żeby wysłać im wydrukowane. Masakra. Nie no, to jest to. Już pomijając, kwestie, pomijając już kwestię w ogóle niewygody, ale no przecież to też od strony ekologicznej to jest jakiś koszmar, nie? A jak jest 100 osób im wyślę kurczę, maszynopis na 300 stron, no to dzięki tej. No, ale powiem ci, że ja, ja to wszystko, jak, jak wydawałem moją książkę, to y, mnie to wszystko na, nawet nie zdenerwowało, czy zaskoczyło, tylko jakoś tak zdziwiło, nie, że, 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 że duże wydawnictwa... Ja, ja nawet rozumiem, skąd to się bierze. No bo jak te wydawnictwa dostają setki maszynopisów tygodniowo, czy tam dziesiątki, nawet dziesiątki, wystarczą dziesiątki. To plus mają sprawdzonych autorów, których wydają od wielu, wielu lat i oni po prostu są takimi no, pewnikami. Samo sprzedaje. Dokładnie, no, samograje, dokładnie. To, to ja się nie dziwię, że oni nie chcą rozwijać tego całego systemu. nie? Ale mnie to wkurzyło tak bardzo że autentycznie jestem teraz w trakcie, y, z kolesiem, którego poznałem notabene grając w Warzona, <grym>, więc dzisiejsze czasy są zajebiste, e, wymyśliliśmy pomysł, żeby no, zrobić coś z tym i ja jestem w ogóle teraz w trakcie próby uzyskania y, procesu inkubacji dla startupu, który miałby wprowadzić system sztucznej inteligencji do tego całego procesu wydawniczego, nie? Bo, bo po prostu wiesz, to jest dla mnie zdumiewające, że my jesteśmy przed dzień nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki mm, algorytm e, sztucznej inteligencji GPT się nazywa. Mm -hmm. Były dwie wersje, czyli znaczy trzy wersje, G, ale na, na, najpopularniejsze są GPT-2 i GPT-3. E, i, mm -hmm. I to jest taki e, zautomatyzowany system redakcji tekstu, e, który generalnie jak mi się zapoda dostatecznie dużą bazę sprecyzowaną na jakiś, e, na jakiś temat. E, dajmy na to na przykład e, jakiś aktualny temat w, w polityce i zapodasz mu 30-40 jakichś newsów na ten temat. I podasz mu kilka wskazówek, co on ma z tym zrobić, to on ci napisze z tego newsa albo napisze z tego książkę. Oczywiście ją trzeba będzie redagować, pewnie tam zmieniać tam rozdział po rozdziale i tak dalej, ale on jest w stanie. Powiem, to, ci, powiem, ci, stanie że, to powiem zrobić. ci, że widziałem, widziałem próbki tekstu, właśnie pokazane i dobre i złe z US tego, więc. No, 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 <laughs> so... wiadomo. Wiadomo, no, wiesz, jak, 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 każda, jak każdy system zautomatyzowany, on będzie i lepszy, i gorszy, tak? Ale no jednak nie ja przykład... rozumiem tego tekstu, po prostu tworzy coś z gotowych klocków. Oczywiście, że tak, ale wiesz, ale na przykład yy, ten GPT-3, GPT yy, on jest używany już w niektórych redakcjach yy, prasowych do pisania takich newsów, które są za każdym razem takie same praktycznie. Jak masz na przykład premiery nowego iPhone'a, ja, ja wiem, bo ja, pisa, ja pisałem mhm. takie rzeczy, jak, jak pracowałem w technologiach, nie jak jechałem na targi do, do Niemiec czy do Las Vegas, yy, to wiedziałem, że jak będzie pokaz jakiegoś sprzętu, to to będzie dokładnie to samo co rok temu, tylko kilka nowości plus nowe specyfikacje i zdjęcia, więc ja część tekstów miałem napisane tam dwie, dwie trzecie tekstu miałem napisane wcześniej, bo to po prostu były takie, wiesz, no wypełniacze, które na pewno się pojawią. Szablony. Pojarą. Szablony, dokładnie. I później je tylko zmieniałem, modyfikowałem, żeby były aktualne, nie? Więc jeśli są takie treści, no to niektóre redakcje prasowe już coś takiego robią, nie? Wiesz, algorytmy są w stanie dzisiaj, i to też już robią. Tego nas e... nauczyło odpisywanie zadań domowych. <śmiech> 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 dokładnie, zmienić tylko na tyle, żeby się nauczyli, Żeby się nie skapnęła, to, tak. To, tak. Wiesz, algorytmy dzisiaj są w stanie, kurczę, zrobić piosenkę nową Nirwany, nie? Z są fantastycznie symulować głos przede wszystkim już. Tak, dokładnie. Jest, jest usługa, nazywa się Descript, w której możesz wykupić abonament, mm -hmm. e, e, zapodać jej od 15 do 45 minut próbki tekstu Nakarmić ją, tak. swoim głosem i ona z tego wypluje twój głos. I będziesz mógł e, wrzucić później ten algorytm. Widzisz Marcin, ten, Marcin będziemy mogli niedługo pisać podcast Tak, tak, tak. tak Możecie napisać swój podcast i no. przeczytać to waszymi głosami. I wiesz, i biorąc to wszystko pod uwagę, nie, Mamy wydawnictwo, które prosi o yy, rękopisy w sensie drukowane, tak jak mówisz. Nie? To jest dla mnie, wiesz, to jest mind blown dla mnie, nie? Albo masz jednego gościa, który naczytuje kurczę, yy, nadsyłane propozycje wydawnicze, i, a dostaje ich dziesiątki albo setki tygodniowo. Nie? I ja, ja, ja oczywiście tak jak mówię, ja to rozumiem od strony biznesowej, bo oni po prostu i tak sprzedają te teksty, i tak mają autorów, którzy się sp sprzedadzą, ale ja nie wiem, czy te wydawnictwa zdają sobie sprawę, że one za 5-10 lat staną przed światem, który będzie. No, zupełnie inny, nie? Że, 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 że będą technologie, które sprawią, że kurczę, autor będzie zbędny, a co dopiero wydawca, nie. Więc, no nie wiem, wydaje mi się to trochę dziwne, wydaje mi się to strasznie krótkowzroczne. Może nie tylko krótkowzroczne, bo dużo algorytmów się w tej chwili pojawia. Jest różne. Są głosy. Oczywiście też e, mówimy, niedawno był też pokazany algorytm, który tworzy grafikę z opisu. Jeżeli powiesz mu, że ma być na przykład e, kosmonauta mm -hmm. na jednorożcu e, na pustyni, to on ci to w grafikach wygeneruje i rzeczywiście to się już pojawia. Czyli działa no. dokładnie jak moja dziwna wyobraźnia. <laughs> Więc cokolwiek byś mu powiedział, on to, na, on to stworzy i to stworzy naprawdę w wysokiej jakości. E, więc no, sztuczna inteligencja w tej chwili no, jest, jest czymś, co jest coraz bardziej obecne w naszym życiu. Nawet ja często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Chociaż, ja cały czas tutaj. jestem za tym, żeby nie nazwać tego sztuczną inteligencją, bo to, to nie wpisuje się w to. Są algorytmy. Tak, to, są, tak, to, tak, to tak. jest uproszczenie. Oczywiście, Bardzo to, duże to, uproszczenie, są, to oczywiście. Są Algorytmy, które mają określone zadania, które są karmione od, od, odpowiednimi danymi czy zmiennymi, po prostu, które muszą e, zastosować w ramach tego swojego e, zadania. E, no, sztuczna inteligencja prawdziwa to będzie taka, która ogarnie wszystkie możliwe algorytmy w każdy możliwy sposób. I będzie mieć własne zdanie całością. na ten temat. Dokładnie. Dlatego to, 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 do tego jeszcze, jeszcze wydaje się być długa droga. Cały czas się mówi, że jednak jest pewne rzeczy są bezduszne, trudne do ogarnięcia, wymagają redakcji, poprawienia i tak dalej. Okej, okay, no, ale to jest też dopiero początek tej drogi, jeżeli chodzi o tego typu zautomatyzowane rozwiązania. Więc w przyszłości pewnie będziemy mieć rzeczy, które. Absolutnie będą odbywać się poza nawet dosłownie procesem twórczym, standardowym, tylko będą wypluwane zgodnie z na przykład nastrojami społecznymi, przewidywaniami, bądź też badaniem marketingowym, które nam wypluje odpowiednie dane. Tylko wiesz, Ale tym, do, do jeśli, tego czasu. Jeszcze odnosząc się do tego, co mhm. mówisz, to. to... Osiągnięcie tej wyższej sztucznej inteligencji, która będzie, wiesz, tam samoświadoma i w ogóle rozwija się wykładniczo i w tam w trzy godziny przeskoczy wszystko, co człowiek zrobił przez tysiące lat, tak naprawdę nie jest konieczne, bo to jest trochę taki, wiesz, tak naprawdę nie musimy mieć sztucznej inteligencji, która będzie umiała ocenić świadomie. Czy będzie miała świadomość, która pozwoli jej ocenić subiektywnie tekst. Nie? Tak naprawdę to musimy mieć tylko symulację tego. To jest, to jest coś takiego, o czym Watts pisał w ślepowidzeniu, że mm -hmm. udawanie języka, w sensie nie, nie musisz znać języka, jeśli umiesz go udawać na tyle, by wydawało się, że go umiesz. Że, że go umiesz nie? No, pe w pewnym no. momencie symulacja będzie tak doskonała, że nie będzie miało znaczenia i w ogóle nie będziemy w stanie nawet odróżnić nie wiem, świadomości sztucznej inteligencji albo właśnie tekstu na przykład książki. Napisanego przez AI od y, tekstu napisanego przez prawdziwego autora. Nie? I, tyl, i, I jedyne co będzie jakby sta, sta, stawało y, na drodze do tego, żeby to był hit, no to będą tylko pieniądze i wypromowanie tego sztucznego, nie, nieistniejącego autora na, y, na prawdziwego. Nie? I póki nam wydawca nie powie, że to nie jest prawdziwy autor, to my nawet nie będziemy tego wiedzieć. Oczywiście, przy czym to kwestia właśnie samej inteligencji. Będzie, pst, ona będzie na, na tyle rozwinięta, na ile sami pozwolimy po prostu jej się rozbudować, bo taka jest prawda. Bo i, i tak długo, jak będziemy karmić nowymi danymi, da, dawać nowe algorytmy, tak długo ona będzie się rozwijać. A po prostu wiemy, standardową wtyczkę od prądu to, to się to skończy. <laughs> no taka jest prawda, taka, taka jest prawda. Oczywiście wszystko zależy od tego, do czego dopuścimy te algorytmy i w jakim zakresie pozwolimy samodzielnie podejmować decyzję. Dlatego też ja cały czas liczę na to jednak, że ta e, potrzeba twórcza człowieka, e, jak, jakkolwiek by się nie objawiała, bo u jednych objawiać się będzie tym, że będą pisać algorytmy do e, sztucznej inteligencji, a u drugich tym, że będą pisać książki, e, kierowane przykładowo e, do określonej grupy odbiorców. E, gdzie ta twórczość ostatecznie będzie większa, no to czas nam pokaże, bo człowiek jest jednak taki, że on nie siedzi w miejscu i będzie musiał ciągle coś robić i grzebać i kombinować. I tak samo jak będziemy właśnie mieć odbiorców tych treści, oczywiście bardzo różnych, Ja nie będę, będą potrzebowali zupełnie przesterowanych bodźców, a drudzy zupełnie prostych, oczywistych historii o gotowaniu i kurze domowe, jak to można by określić uproszczając maksymalnie. Znaczy, w, wiesz co, ja, ja, sobie, ja sobie zawsze w moich wewnętrznych rozważaniach na temat przyszłości właśnie pisarstwa, tego typu rzeczy w kontekście nowych technologii, to ja zawsze sobie przypominam książki Harlana Kobena. E, nie wiem jak jest teraz, bo w pewnym momencie przestałem czytać Harlana Kobena, a przestałem go czytać dlatego, że po przeczytaniu trzech jego książek zauważyłem, że to jest ta sama książka. E, to jest ten sam, dokładnie ten sam schemat, no taki po prostu jeden do jeden przeniesiony z książki na książkę, tylko zmienieni są bohater, bohaterowie i, i wydarzenia, czyli wyda wydawać by się mogło, że wszystko, ale tak naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, że książka opiera się na dokładnie tym samym schemacie, tak? Brzmi jak gry że... Ubisoftu. Dokładnie, dokładnie tak, ja, jak, jest jak to wszystkie to... Assassin's Creed'y, nie? Albo nie, nawet nie, nawet wszystkie gry... Ja, nie, Darek, no słuchaj, ty, to jest takie sztuczne formuły, czyta, Darek. tak? Zrobiłeś, zrobiłeś y, jedną książkę, która się jakoś tam sprzedała, więc wydajesz ją jeszcze więc raz, tylko poprawiasz drobiazgi. Ale to jest zajebisty przykład, Darek, bo, bo ja mam z Ubisoftem tak, że ja autentycznie już nie mogę grać w gry Ubisoftu. Ja nie? ich kiedyś bo... kochałem, ja ich chwaliłem tak, za bogate portfolio. Skupienie. Ale ile razy można to samo, nie? Tak, to, ale to było, jak jeszcze wyszło bodajże Child of Flight, a potem wszystko poszło z górki. Ja miałem, wiesz co, ja miałem coś takiego, ja, ja przeszedłem kilka tych asasynów. I mówię, dobra, muszę sobie zrobić y, gdzieś tam chyba po Black Flag odpadłem od mm -hmm. asasynów i mówię, muszę sobie zrobić przerwę od asasynów. No, nie, grałem jeszcze w Origins, y, bo, bo on tam trochę dodał elementów RPG. Ale mówię, dobra, muszę sobie zrobić odpoczynek od asasynów, ale zagrałbym sobie w jakiegoś Open worlda, więc ściągnąłem sobie Far Crya, nie? Aha. Tam nie pamiętam już którego. Zainstalowałem tylko. <laughs> Racja. Zainstalowałem sobie tego Far kraja, włączyłem go na, na godzinę i wyłączyłem i odinstalowałem, bo ja po prostu wiedziałem jak będzie moja, wyglądała moja rozgrywka przez następne tam 80 godzin. To ja jest dokładnie całą, ten sam schemat. Nie? Przez całą sagę Assassinów czekałem, aż w końcu wezmą na warsztat Wikingów. Kiedy zrobili tych Wikingów, to ja już od dwóch odsłon nie mam ochoty grać w ani jedną ich grę. dość. no. no. No dokładnie. No. Cały, cały czas wszyscy czekają na Japonię feudalną, ale pewnie się nie, nie doczekają. Ale no. nawet jak, no to wiesz, to nie będzie Sakiro, czy Sekiro, to będzie... Na pewno będzie nie będzie to że z Sushimy, nie? prawda? To będą, korzejna wiesz, sasa, zamiast, no, zamiast stogów siana będą stogi, nie wiem, li, listków z tego, z drzew wiśni, nie? Na przykład. <noise> których się I wiesz, ja, ja dążę, dążę do tego, zacząłem od tego Harlana Kobena, że ja dążę do tego, że jak masz coś że to jest właśnie, to się często ten temat pojawia w mojej głowie, jak sobie myślę o tej automatyzacji e, tekstów kultury, e, że naprawdę nie jesteśmy daleko od tego, żeby GPT-5 czy tam 6 napisało książkę Harlana Kobena, nie? Może bo... Ubisoft już przodu po prostu w eksperymentalnych technologiach boże, i te gry powstają boże. już na tym schemacie. No, dokładnie, bo wiesz, niektóre schematy są tak skuteczne, że tylko jeśli masz jakiś gotowy schemat... Tak, i zawsze e, można powiedzieć, że szlifujesz po prostu formę. Tak, tak. Dok dokładasz do niego, dokładnie. No, masz gotową formę i tylko dokładasz do niej treść na zasadzie asetów, na zasadzie mm -hmm. w przypadku tekstu pisanego, no to na przykład zadajesz algorytmowi temat plus, yy, plus jakiś konspekt wydarzeń, nie? A on resztę uzupełni w środku i masz książkę gotową w tydzień, a nie w cztery lata, nie? No, dlatego tak właśnie dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o po pierwsze Ubisoft, to myślę, że oni te wszystkie studia zatrudniają nie po to, żeby robili asety do gier, tylko po to, żeby... Yy, do, doprecyzowali, doszlifowali te algorytmy do generowania automatycznego gier. To myślę, że z, i, z tego i, czasu i... można było widzieć też, że te wszystkie pojedyncze studia, robiące każdą jakby osobną grę, y, szlifowały jakąś mechanikę specyficzną dla danej gry, żeby potem mogli to wrzucić w jeden kocioł, tak, nie? Tak, Swo tak, swojej, tak, swojej tak, takiej gry ostatecznej. Tak, tak. Wykorzystać we wszystkich, no. Rozumiecie, że chodzi o książki Harana Cobena, też trochę, trochę je przeczytałem. Tam zawsze masz tajemnice z przyszłości, masz problem współczesny, <grym <grym masz tam. bohatera, który albo zaginął, albo zginął, albo nie wiadomo co z nim było. E, mamy oczywiście e, członka rodziny, który jest zamieszany w ten czy inny sposób. Tak, tak. I tak tak, jak powiedziałaś, e, zawsze jest dokładnie ten samo. Oczywiście niektóre, niektóre, niektóre czyta się to cał lepiej, inne gorzej. Potrafiło to być czasami na nawet fascynujące, ale rzeczywiście po pytaniu tych 4 pięciu książek ja już też stwierdziłem, że no, ile można, bo no, no, no. świetnie się to sprzedaje, ale to jest podobna zasada, która jest na przykład z Jackie Richerem. No tak, trafia jasne, raz, dokładnie. trafię po, po raz kolejny do mojej mieściny, gdzie jest problem. <laughs> tak, I on tak, on tak, ten tak, problem tak, rozwiąże. Tak, tak, tak. To, oczy to oczywiście nie, nie, jakby nie bo, bo ja to też tak wszystko mówię, jakby tak. Y to też jest tak, że ja nie hejtuję nawet tego kobera, nie, he nie hejtuję. Y nie, bo to nadal jest świetna zabawa. Bo to, 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 jest to jest nadal, nadal spoko, no dokładnie, to jest nadal spoko, tylko to po prostu nie jest w żaden sposób, od pewnego momentu, to nie jest w żaden sposób wyjątkowe, a już na pewno nie jest wybitne. To jest po to prostu to, takie Okej, okay, nie. To jest też taka bezpieczna zagrywka, wiesz, nie, nie ryzykując. Yy... Znaczy, no mniejsza szansa, że coś wtopisz, tak? No jasne, jak jesteś w czymś dobry, no to robisz to dalej, tak? Dokładnie. A pamiętaj o tym też, że ludzie, ludzie lubią to, co znają. No, dostają po, no, po, po, po raz kolejny dokładnie. autora, jak wspomniałem autora, ale dostają kolejną książkę z tego samego typu, z tego samego gatunku. No to oni się dobrze, czyją, o fajnie, znowu no, jakaś tajemnica, znowu coś czegoś z... szuka, coś robi. Kolejny, kolejny kryminał, oczy, będę może tak mniej kryminał, bardziej trochę lekko sensacja z, z Tyderem, niech będzie. Ale nie jest to fajnie, jest to, jest to. to czytałem to, znam, pewnie będzie taka, jakaś nowa tajemnica. I później czy, czytam. Ja osobiście czytam tą książkę. Znowu miele, miele miele to wszystko mhm. i tak czekam tylko do końca, gdzie. Jest ten knyf, właśnie ostatni, kto, kto z kim co przekręcił, że rozwiązuje to zagadkę. Bo to tak naprawdę wszystko w drodze jest to samo, tylko na końcu zmienia się ten klucz gdzieś tam. Często już teraz to naprawdę przekombinowany, że teraz nie była to ciotka, było to wózek, ale w, po w połączeniu, na przykład, nie wiem, z, z, z prawnuczkiem od odstonić ciotki, oni no, 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 to no, wykręcili no. i zrobili. A tak naprawdę to patrząc jeszcze e, zagadkę z przeszłości, e, to tamten wnuczek spotykał się jeszcze z, e, z inną dziewczyną i okazał się, że ta dziewczyna była tak jak kusynką jednego. No, ludzie no, 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 lubią piosenki, które znają, no nie? Zresztą też zresztą widać po wykonawcach różnych zespołów, jeżeli wydasz płytę inną niż cały swój dostateczny ten e, d, ostatni dorobek. To no, przecież mnóstwo fanów się oburzy. No jak tak no można? Oczywiście. Przecież, ej, nie po to przyszedłem no. słuchać tego zespołu, nie? No ale to wszędzie tak jest. No przecież w Giereczkowie jest dokładnie to samo. Ja ostatnio ubolewam nad tym, jak yy, moim zdaniem subiektywnym, więc ktoś się może ze mną zgodzić lub nie, ale moim zdaniem... No to my tylko sobie Butterf zdanie. spoko. Battlefield 2042, czyli nowa odsłona tam serii Battlefield, to moim zdaniem ona została zaorana w dużej mierze oczywiście przez problemy techniczne, ale też w dużej mierze przez no, płacze graczy, którzy po prostu no, nie byli przygotowani już od Battlefielda 5 to było widać. Nie byli przygotowani na to, że, że twórcy gier DICE w tym przypadku EA mogą w serii gier, która ciągnie się od dziesiątek lat, zrobić coś innego, nie? zaproponować coś innego. I to nawet nie jakieś dramatyczne zmiany. W Battlefield 5 to było jakieś tam wiesz, budowania, w Battlefield 2042 to było tam nowa, nowy system klas postaci i tak dalej. Nie? Więc no, jasne, jasne, że jest tak, że ludzie w pewnym momencie przyzwyczajają się tak bardzo do treści, które znają, że oni nie chcą już nic innego. Tylko, że je, mo, moje zdanie jest takie, że oni nie chcą nic innego, hmm. póki nie dostaną czegoś lepszego. Bo, to, bo było na to dziesiątki, setki przykładów, że, że wydaje nam się, że chcemy kolejny klon, nie wiem, tam Matrixa na przykład, nie? Mm -hmm. Albo że chcemy, kurcze, kolejny science fiction w stylu Rolanda Emrysia, w sensie no, film katastroficzny, nie? Później przychodzi Denis Villeneuve, na przykład robi tam, nie wiem, Arrival. I nagle okazuje się, że wszyscy idą do kina na film, który jest kurczę o uczuciach, o, o stracie, o radzeniu sobie z przeszłością i tak dalej. A przy okazji jest science fiction, nie? I wiesz, no, ludzie czasem nie wiedzą, czego chcą. Trzeba im to wepchnąć do, do, do gardła. Musi przyjść ten moment, rzeczywiście, który przyłamy tą tamę. Bo z jednej strony mamy tak. powiedzmy, producentów czy wydawców, którzy cały raz będą mieli to samo, bo to jest bezpieczny schemat. Mhm. Czasami coś rzeczywiście wydarzy, że ktoś y, przemyci im coś bokiem, co nie zauważą do końca, co myślą, że to jest opowieść na przykład, nie wiem, y, załóżmy o tym, że przylatują kosmici, a tak naprawdę jest to opowieść o stracie y, i okazuje się, że odbiorcy czytelnicy, którzy wydawałoby się dostali opowieść science fiction o kosmitach, tak naprawdę dostają coś zupełnie innego i nagle to dziś zagryzło. Rezonuje, I idzie tak. po prostu, okazuje się, że to, to, to wywaliło tą tamę, przebiło i jest, przeszło co coś nowego, świeżego. Mhm. Ale to, nie, to jest akurat powiedzmy wypadek przy pracy wydawcy, bądź też na przykład producentów, którzy tego nie zauważyli. Taka jest, prawda, prawda. Taka jest prawda. Ale okazuje się, że czytelnicy, którzy to dostali, zauważyli to i teraz znowu mamy kolejny schemat, który się w to wpisuje i trzeba go będzie kuć na jeszcze, na, tak, póki jeszcze, tak. póki na jeszcze jest Na Milion razy. Milion razy. Mhm. Oczywiście mówi się, że wszystkie opowieści zostały już opowiedziane, tylko zmieniają się po prostu tutaj nazwy w nich. Się z tym jak najbardziej zgodzę. Siła właśnie jest tej oryginalności i w tym wyważeniu historii bohaterów no, w zrobieniu tego miksu, który gdzieś tam rzeczywiście w przejdzie zaskoczy. Ale kwestia po prostu jest taka, że musimy pamiętać też o tym, że czytelnicy też. Wstarzają się, zmieniają się im też gusta, to mm -hmm. jest jedna kwestia, a druga jest taka, że nawet jeżeli mamy autorów, którzy yy, wydają książki przez wiele, wiele lat, to sięgają po nie też później nowe osoby, yy, które na przykład jeszcze nie znają do końca tego schematu, mm -hmm. a kogo im się spodobało, mieli się to po raz kolejny, następuje wymiana, wymiana pokoleniowa i dzięki temu mieliśmy dalej znowu to samo. No nie? tak, tak, tak. No, lubimy, historie, lubimy historie, które znamy, lubimy piosenki, które znamy i tak dalej, nie? Dokładnie. Często jest to bardzo fajne. Ja, ja, ja też lubię rzeczy, które lubię, bo to jest takie bardzo eufemistyczne, ale, ale, ale taka, taka jest prawda, że, że im mie mieści... No taka jest prawda. No, każdy tak ma. Taka, taka jest prawda, ale, ale często szukam czegoś, co naprawdę dałoby jakieś takie odświeżenie, coś, coś nowszego, coś, co pokazałoby, że można zrobić coś inaczej. Coś, to nie będzie kolejnym od, odtwarzaniem tego samego w, w remiksie. Mnie to tylko dziwi yy, to remiksowanie, w sensie odtwarzanie tego, co yy, tylko lekko zremiksowane, mnie nie dziwi, jeśli to jest raz, dwa, trzy, ale jak na przykład trochę mnie dziwi zachowanie ludzi w kontekście takich marek w stylu, na przykład Marvel. Czy, czy no tak, tak jak wspomniałeś, Lee Child na przykład w, w literaturze, czy, czy, czy King, na przykład jak ciężko Kingowi było się wybić, to już dawno temu, bo mu się to udało wiele lat temu, ale jak ciężko Kingowi było się wybić z postrzegania go jako autora horrorów. Jak było widać od dawna, od zawsze, praktycznie, że on miał ciągoty do obyczaju, do dramatu i tak dalej, nie? ale jak bardzo ciężko mu było zrzucić tą, tą plakietkę, że to jest tam mistrz horrorów. Nie? I, I to jest mistrz. dla mnie. U Kinga trzeba właśnie to zrozumieć, że on tak naprawdę pisze o potworach, ale tymi potworami są ludzie. To jest zupełnie inny sposób postrzegania. I to właśnie jest też to, że jedni, jedni czytelnicy Kinga widzą tylko te wydarzenia, w sensie yy, nadprzyrodzone, horrory, no. dziwne, dziwne miejsca, itd., tak a inni widzą tam warstwę popularną, która jest tam wpleciona w to. Yy, I też kwestia odbiorcy. Tej samej książki w zupełnie inny sposób, ale King to jest zupełnie to jest taka firma. No, gdzie no, no, wiadomo, wiadomo. Nie ma co to w ogóle opisywać i konkurować. To jest sprawdzone rzeczywiście. Nie, no tylko przykład, nie? Ale chodzi mi o to, że trochę mnie dziwi, bo ja, ja generalnie rozumiem to, że lubimy rzeczy, które znamy, bo to nawet jest ewolucyjnie jakoś tam uzasadnione. No, nasze postrzeganie schematów jest w mózgu silniejsze niż postrzeganie rzeczy. Się... Nieznanych raczej rzeczy nieznane są dla nas y, interpretowane przez mózg jako coś groźnego. My, my lubimy schematy, dlatego, dlatego widzimy, nie wiem twarz Jezusa w chipsie, albo nie wiem, y, y, tą twarz na tym na Marsie na przykład. Nie? No bo lubimy rzeczy. Naszym... Albo, za, albo, albo, albo zapalamy światło cztery razy y, mówiąc za <laughs> tak, swoją tak, mantrę. Tak, tak. tak dokładnie. No, dokładnie. Więc ja to rozumiem, nie? Ale, ale dziwi mnie trochę, że tak wielu ludzi, bo to jest masa ludzi ma taki problem w zmienianiu marek albo serii, które są już naprawdę już przeorane do poziomu kurczę, już gruntu pod gruntem. Przyzwyczajenie, nie? przyzwyczajenie strefa komfortu, wiedzą, że dostaną to, czego oczekują. No nie, ja, no. ja, ja to rozumiem, tylko że dziwi mnie to, że po nie wiem, 12 latach filmów Marvela ludzie nie większość ludzi nie mówi Pokażcie teraz coś nowego, nie? Zaproponujcie coś innego, bo. No, widzisz mi po 12 latach. Po 12 latach mi się spodobały A, filmy Marvela, Dopiero tak naprawdę, kiedy <grym> zobaczyłem, jak świetnie im wyszły seriale. No tak, w serialach akurat próbują trochę innej ścieżki. No ale na przykład te Assassin's Creed, nie? o których mówisz, oni tam, te zmiany są takie, no. Są większe, mniejsze, ale Core jest Dokładnie. cały czas taki sam, nie? I, I kurde, każdy kolejny Assassin to jest hit, nie? Jest to, to, to jest dla mnie trochę zaskakujące, jak silna jest ta potrzeba człowieka do trzymania się czegoś, co zna. No ale to patrząc dokładnie na same asasiny, to trzeba wziąć pod uwagę to, że y, pomijając, że dostajemy... Y, tak naprawdę to te, te same mechaniki, może troszkę zmienione, ale wiadomo, że zawsze jest to otwarty świat, jest to bohater, jest to tajemnica, mm -hmm. jest to mapa do wyczyszczenia, są to kwestie scenariuszowe. Kalka z kalki idzie to samo, tak. ale ważne jest też to, że trzeba patrzeć na odbiorców tych te, te gry są ogromne, one są potężne, one przywiązują na bardzo długi czas odbiorców, którzy wydają na nie często kupę kasy, którzy już zaczęli w niej grać. Które się czują w coraz bardziej y, uwiązani, bo tam też musimy pamiętać o tym, jak, jak są monstruowane współczesne gry. Tam, tam są takie badania psychologiczne w tle. Znaczy wszystkie elementy. Rozróżnij to, że Ubisoft poszedł w gry usługi i to też y, jest specyficzny sposób projektowania. Właśnie nie? w to chciałem pójść. W, mhm. właśnie, właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć w tą stronę, że ona powoduje sposób przywiązania do tego. To samo, co tak, ale chodzi mi o to, że to powoduje też u graczy poczucie winy, że jak już zacząłem tę grę, no, no, tyle no, pieniędzy no, no. na nią wydałem i robię, to ją skończę. Tylko, że on gra w nią powoli, żyje sobie normalnym życiem, czasami sobie pogra może w coś innego, ale kiedy skończy tę grę, mówiła, fajny fajne, było super, I akurat skończy tę grę w, w takim czasie, że zdążyła wyjść następna. Mhm. Taka sama, tego same wygadawcy, kupiłby sobie coś nowego, bo tu skończył grę, kupi coś nowego. O, zobacz, ten sam wydawca, kolejna gra z tej serii, a to sobie kupię. I To przypomina mi zawsze jesteśmy z tego, jak kupuje się co roku kolejną Fifę i te Asasiny, Far kraje i sporo tytułów właśnie też Battlefieldowych wygląda tak samo, że zmienia się to. Nie jest to typowa gra usługa. Oczywiście mówimy o tych, które są wydawane nadal jako gry single player, standardowo oczywiście olbrzymie tytuły, ale nie są to na przykład rzeczy typu na przykład, nie, Fortnite czy Genshin, które zupełnie mają in, inne podejście, podejście do tego, które są cały czas rozwijane i co ważne, one są, no z, on, właśnie, one są właśnie zmieniane. Poczekaj, one są poczekaj, poczekaj. Zmieniane. właśnie Fortnite jest doskonałym przykładem gry usługi, gdzie po prostu masz cały czas dodawaną zawartość na zasadzie nowych sezonów, skórek, broni, map, postaci i tak dalej. To jest właśnie dokładnie. gra usługa, na tym polega, nie? Tak, tak, o tym... O tym właśnie mówię, tylko że przy... chcę pójść w tą stronę, że w przypadku e, gier typu Assassin's Creed, które są powiedzmy zamkniętą całością, e, nie wprowadzasz tam innowacji w zakresie rozgrywki. Ewentualnie w, w jakimś dodatku. No dobra. Innowacje no. W, w zakresie dodatku, bądź też w zakresie nowego tytułu, że to zmienimy. Mhm. Natomiast ja obserwuję od dłuższego czasu przykładowo Fortnite'a. Tak? Moje córki bardzo mocno w to grają i widzę, jakie oni tam sprytne manewry robią. Zmieniając balans, zmieniając broń, zmieniając częściowo rozgrywkę, e, dodając e, nowe funkcjonalności, wprowadzając pewne rzeczy. E, I tak naprawdę, co, co by złego nie powiedzieć o grach, usługach, e, to ciągły rozwój tego powoduje, że ten odbiorca nieświadomie się zmienia. No tak, no i to jest właśnie to... bardzo, bardzo ważna rzecz. Że tu bardzo, bardzo dobrze to właśnie widać, że oni jednak potrafią w to wpompować ogromne pieniądze, tak. to potrafią wprowadzić tam nowe mechaniki i nowe rzeczy, które po pewnym czasie zmieniają rozgrywkę, powodują, że kolejny sezon jest taką nową odsłoną. Czy, e, może nie zawsze, bo zwykle kolejny sezon oznacza nowe skórki, nowych bohaterów i nowe rzeczy, ale jeżeli mamy kluczowe sezony, gdzie rzeczywiście dzieją się e, potężne rzeczy, łącznie z wywróceniem całego świata na lewą stronę. Mhm co też miało oczywiście miejsce, to potrafią wprowadzić, wydaje się to może proste, ale okazuje się na przykład, że wprowadzamy inne pojazdy, wprowadzamy inny sposób strzelania, inny sposób budowania, wprowadzamy tajemne lokacje, które można dostać w określony sposób, pomijając to, że gramy z bohaterami naszymi, będą jeszcze boty zróżnicowane różne sile i powoduje to, że cały lor się rozrasta, a jednocześnie gra jest rozwijana w sposób innowacyjny i reaguje bezpośrednio, bardzo szybko tak naprawdę na potrzeby gracza yy, i na to, co się podoba, co się nie podoba. Nie jest tak w przypadku w przykład, assassina dużego tytułu, który wychodzi. Jest zrobiony tak, i tak, i tak. I nagle okazuje mm -hmm. się być klapą. Oczywiście klapą. Rzeczywiście, nie, nie okaże się to być klapą, ale no, e, Asasery, Asasery bat nigdy battle nie Battlefield. O. O. Ale co, właśnie bat Battlefield'a pokazuje, że. E, oczywiście, ale w przypadku Battlefielda pokazuje to, że w powodzeniu pewnych zmian w zamkniętym na tytule który jest zrobiony w taki, a nie inny sposób, gracze przyzwyczajeni do określonej rozgrywki dostają coś nowego, co powinno być fajne, bo jest coś nowego, ale gracze mówią e, nie, nie, my tylko nie chcemy tego robić, Pamiętaj, pamiętaj pamięta jeszcze o jednej żyjący, rzeczy. Żyjący, pamiętaj tytuł, jeszcze właśnie o jednej rzeczy. Battlefield, do Battlefielda przychodzą ludzie oczekując właśnie Battlefielda. Jeżeli wywala się klasy postaci, do których gracze byli przywiązani przez tyle czasu, to jest proszenie się o kłopoty. Bo jeżeli ludzie będą chcieli grać kolejnego generycznego shootera, to tego jest masa na rynku. No nie, nie, ale no wiesz, no, Oczywiście, jasne, ale... to jest z jednej strony proszenie, mm -hmm. proszenie się o, o, o kłopoty Guza. i od strony jakby czysto finansowej ja rozumiem, że to może nie był najlepszy ruch, ale z drugiej strony jakby reakcje graczy na tego typu decyzje, negatywne reakcje, czy wręcz, ta, wręcz takie... Podróżki. paniczne, Paniczne wręcz reakcje, nie? Jakby im ktoś zabierał, wiesz, wszystkie inne produkty i... i On i, Poniekąd i, tak i, i, jest, bo ponieważ zobaczcie, na Battlefield mają wyłączone serwery. Nie wrócisz do tej formuły, którą lubiłeś. No, no nie, no jak, bez przesady, no, przecież w Battlefieldie 3 i 4 są prywatne. Na szczęście. Gry, nadal można grać przecież to... no, no właśnie, no to raczej nic nie tracisz, nie? Dobra, ale chodzi mi o to, że jakby takie paniczne podejście graczy do tego typu zmian sprawia, że wstrzymuje się rozwój, nie? Wstrzymuje się jakby innowacje. Na tym rynku, nie? No bo następnym razem już, te, już teraz Dice nie zrobi następnego Battlefield. Nie będzie, nie będzie ryzykował niczego w następnym Battlefieldzie, bo, bo dwie, wydali dwie części, które im się sprzedały słabo, bo próbowali nowych rzeczy. I teraz już następny to będzie pewnie remake. No teraz Battle się okazuje, że piątka wcale nie była taka zła. Piątka to w ogóle moim zdaniem jest zajebista gra. Totalnie no. zniszczona przez graczy. No ale najgorsze w tym jest to, że cały czas pojawiają się wtedy graczy, którzy mówią, kurczę, znowu to samo, znowu kalka z kalki, znowu dostajemy te same rzeczy. No, i no tak. W... No i no, no właśnie, gdzie to pogodzić, kurczę? E, bo znaczy, ja moim, zdaniem, teraz... moim zdaniem, i od strony. Znaczy, powiem Ci tak, ja, ja rozumiem wszystkie perspektywy, naprawdę, bo to nie jest trudne do zrozumienia. No. Gracze chcą to, co znają, wydawca chce zarobić, a artysta chce zrobić coś wyjątkowego. To jest bardzo proste. Och, Oczy... artyst, artysta jest na samym końcu i nie ma nic do gadania. Zazwyczaj, no, no, zazwyczaj. Tak, <laughs> dokładnie. Ale moim, moim zdaniem, my jako odbiorcy y, kultury, popkultury i tak dalej. Naszym obowiązkiem powinno być czasem pogodzenie się z tym, że nie dostajemy tego, co chcemy, nawet kosztem tego, że na przykład nasza ulubiona marka będzie zremake'owana, zrebootowana czy cokolwiek w słaby sposób i że się nie uda, tylko po to, żeby raz na jakiś czas dostać coś wybitnego. Bo nie dostaniemy niczego wybitnego, wyjątkowego, nowego, świeżego, jeśli będziemy ciągle dostawali te same rzeczy. I moim zdaniem, my jako odbiorcy powinniśmy dorosnąć i pogodzić się z tym, że nie możemy zawsze dostawać tego, co chcemy, ale jeśli się zgodzimy na to i, nie, i po prostu zaakceptujemy to, że twórcy, czy to wydawcy, czy pisarze, czy autorzy gier, czy muzycy, czy ktokolwiek, nie muszą zawsze robić tego, co nam po prostu sprawi przyjemność w taki najprostszy, najpłytszy sposób, to raz na jakiś czas dostaniemy coś mega zajebistego. I, I jeśli byśmy do tego dorośli jako odbiorcy, co oczywiście jest nierealne i tak nie będzie, <grafię> zdaję sobie z tego sprawę, to by było super, bo raz na jakiś czas byśmy po prostu dostawali coś takiego, co pcha ten czy inną, to tą czy inną działkę kultury do przodu. Nie? Ale my jesteśmy jak tacy, my mówię, bo ja też jestem częścią tego problemu, nie? no nie jesteśmy trochę takimi kurczę dziećmi, które nie chcą się zgodzić na zabranie ulubionych zabawek. No, to jest tak, że z jednej strony lubimy czytać rzeczy, czy grać w gry, które są tym, co znamy, kolejną odsłoną tego samego w nowszej, powiedzmy, odświeżonej oprawie. Ale z drugiej strony też cały czas narzekamy i szukamy tego, właśnie, tak, że tak. Mógłby być coś, coś fajniejszego, coś nowego, tak, po prostu to, to samo. Takie ciągłe Tak, dalej. tak. Dosłownie straszny. Nie, nie, pog nie pogodzi się, nie pogodzi się. Często nawet ci sami no. ludzie mówią, nie? że z jednej strony tam, o, la Boga, o, la Boga, tam. Co wy zrobiliście z tym bohaterem, nie? A, a, ale zaproponujcie nam coś fajnego, nowego. No, bo to jest taka kwestia właśnie, że ja też jako właśnie odbiorca kultury, popkultury w różny sposób mam to, że lubię rzeczy, które są powiedzmy bezpieczne. Określonym standardem, wiem czego się spodziewać, ale lubię szukać tych nowych rzeczy. A często dużo ludzi jednak jest tak zabieganych, tak, tak zachokanych codziennością, że oni właśnie chcą tylko ten swój azyl bezpieczny w tych ramkach tak, po, po w co? Tym szablonie, który jest. Ryzykować nowy serial, czy, nie, czy nowy podcast, czy nową książkę, jeżeli możesz wziąć do tego, co już znasz, i wiesz, że będzie dobre po prostu, nie? Że, że poświęcisz swojego no, no czasu dobra, na. jest to jakaś inwestycja, czasu i wysiłek, nie no jest, to jest inwestycja czasu w ciemno, nie? A mhm, tak wracasz tak. do czegoś, co masz gwarancję tego, że to nie będzie zmarnowane według Ciebie. Tak, tylko że wiesz, to, to, to prowadzi do tego, że na przykład Big Bang Theory, serial, który miał kurde 11 sezonów, czy tam ileś, a tak, potem chyba dwa. na trzeci, <gry> on, on, on wiesz, są ludzie, którzy oglądali ten serial do końca, ja, ja mam takich znajomych, którzy oglądali ten serial do końca od czterech lat mówiąc, że jest nie do wytrzymania ten serial. Ale oglądali go do końca, bo się po prostu do niego przyzwyczaili. I to, i to jest na jakąś ta strata, nie? Konkluzje, to nie? No wiesz, co nie wiem, nie wiem czy czekali na konkluzję, czy może po prostu to było to, o czym mówiłeś, że, że po prostu, czy obaj mówicie, że. Przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, tak, że to jest ta bezpieczna mhm. ucieczka, że to jest ta przystań, w której wiesz, jak twój statek zawinie i nic się nie stanie. Jesteś całkowicie bezpieczny. Nawet jeśli Cię to już nie interesuje. Tak, po 700 odcinku mody na sukces, po prostu po 16 włączasz sobie do odbiadu kolejny odcinek mody na sukces, chociaż już Ci nie interesują w ogóle losy bohaterów, nie? Tak. Tak, 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 ale to sobie gdzieś tam no w To też lepiej. wymaga właśnie wyjścia z tej strefy komfortu swojej własnej. To jest, to jest ta kwestia, że nie każdy potrafi to zrobić. Siedzimy w pewnym, powiedzmy sobie, swoim bezpiecznym domu, w otoczeniu przez swoje bezpieczne gry i książki, czy, czy seriale, a poszukanie czegoś więcej, czegoś mhm. innego, to jednak jest wysiłek. Oczywiście ten ja. wysiłek leży po, po stronie producenta czy wydawcy, ale leży też po stronie odbiorcy, żeby on chciał, Tak. To coś nowego, innego jednak skonsumować. No i był gotów na, I i był gotów na sparzenie, no bo tego typu eksperymenty no, wiążą się z tym, że razem. Zawsze tak trzeba być tak. gotowym na sparzenie, żeby potem nie było Jasne. elementu. Oj, strasznie. Ja, ja właśnie mam ostatnie wrażenie, że trafiam na więcej tych strasznych, hitowych, jakościowych rzeczy niż na takie dobre, bo ryzyko, które podejmują twórcy, wydaje mi się ostatnio, jest, jest takie, czy wydawcy, że wypuszczają rzeczy ugrzecznione maksymalnie, złagodzone, które są wydmuszką tego schematu. Większy rating, większe grono odbiorców. Na tak, na tak masową skalę jest to że ja po prostu się od tego, od tego odbijam. Autentycznie szukam momentami książek wydawa wydawanych ładnych, ładnych par lat temu, i wracam do na przykład książek autorów, których czytałem, ty czytałem tylko kilka rzeczy, a teraz sobie uzupełniam do końca wcześniejsze. To, do to jest w ogóle najsmutniejsze. Jak się jest osobą, która zajmuje się jakąś tam kreacją treści, to to, to jest w ogóle najsmutniejsze. Jak widzisz jakąś opowieść, która obojętnie w jakiej formie, czy to gra, książka, czy serial, czy film. Jak widzisz coś takiego, co wymagałoby tak, nie wiem, 20-30% więcej pracy, czy zaangażowania, czy chęci, żeby to było coś wybitnego, ale to jest takie miałkie, no, to bym miał na to czas zaplanowane. Nie, to nawet nie chodzi o, o czas, bo wiesz, no, wydaje mi się, że jak tam ktoś zamawia książkę od znanego autora, albo serial na Netflixie, no to ten czas i pieniądze są. Tylko wydaje mi się, że to jest takie kalkulowanie niebezpieczeństwa, nie? Że jak jak, jak zrobimy te, jak, jak pójdziemy o te 30% dalej yy, yy, i zrobimy z tego coś bardziej ambitnego, no to to będzie coś wyjątkowego, ale no to będzie sprawi też, że 30% yy, mniej no widowni tak. będzie, nie? czy tam odbiorców. Nie? Więc to jest takie kalkulowanie ciągle jakby jakości w stosunku do, yy, do zysku. Yy, I to jest takie bolesne. Najczęściej to nie ma w ogóle znaczenia, bo te, bo te rzeczy słabe są po prostu słabe nie albo przeciętne. Ale, ale czasem jest coś takiego, co, się, co, co, co wydaje się, że naprawdę brakowało kilku kroków, żeby było, kurde, wybitne, ale ktoś nie miał odwagi albo możliwości, żeby to zrobić, nie? To jest takie smutne rzeczy. Też bardzo często dzieją się rzeczy takie, że coś jest naprawdę fajne i przykuwa uwagę ludzi, ale stacja, odpowiedzialna za stworzenie danego serialu stwierdzi, że nie, za mało tak. oglądalność, kasujemy e, i nagle w tym momencie zyskuje to status, nie wiem, jakiejś tam kultowej serii, która została przedwcześnie zakończona, przykładowo, nie? Tak, tak, tak. Dajcie mi Firefly'a z powrotem! O, to, to już właśnie pytanie, czy, jest, czy chcesz, czy chcesz Firefly'a z powrotem, czy chcesz po prostu zmierzyć się z legendą? Tamtego Firefly'a chcę z powrotem, chcę tamtego Firefly'a z powrotem, niech wezmą teraz sobie cyfrowych aktorów, cyfrowo zrobią głos i chcę tamtego Firefly'a z powrotem. To, to, to se ne no. E, bo z, też często e, są takie sytuacje, widziałem osobiście, e, gdzie do wydawnictwa trafiała rzecz, rzecz napada fajna, nowa, Interesująca, a wydawnictwo, żeby zmieściło się to w jej ramy, wycinało i redagowało to w taki sposób, że wychodziła z tego totalna koszmarna szmira mm -hmm. I autentycznie widać to nawet w tekście podczas czytania po prostu skoki, nie, nie, nie no, tyle no. że jakościowe, ale, ale skoki w sposobie pisania czy konstruowania pewnych elementów, że widać to, że to nie może być tylko i wyłącznie po stronie autora, czy przykładowo debiutanta, który wchodzi w to, bo redaktor powinien to wygładzić, natomiast jest to po prostu tak ścięte, że widać, że było. To jest zupełnie innego w tle. Mhm. I kurczę, właśnie pytanie, kto w takim razie powinien bardziej dbać o tą treść? Bo jeżeli nawet czy przykładowo, no już mówimy o z filmów, seriali, dostaje coś świeżego, nowego i w imię poprawności politycznej i grzeczności będziemy teraz wszystko sobie tutaj zupełnie zmieniać, żeby nam to się wpasowało w nasze obecne standardy. No i nie ma szansy, żeby rzecz nawet oryginalna, nowa, która jest czymś, czymś co miałoby szansę pokazać ludziom rzeczywiście, że można to zrobić inaczej, no nie dostaje tego, bo zostaje ugreślona i wycofana do obecnego poziomu. I to jest też straszne, bo ja... Obserwuję takie rzeczy i widzę, i widzę, że się dzieją. Ale z drugiej strony, czy chciałbyś faktycznie dostawać ciągle takie rzeczy jak, nie wiem, na przykład Justice League? No. Ojej, ale już teraz nie. Nie, no rozumiesz, chodzi mi o ten, ten, o ten cały kat, prawda? Czy na przykład, nie wiem, poszerzona wersja. Ja, ja bym nie chciał. Tak no jest ja, ja powiem, że ja bym nie chciał. Nie, no bo zobacz, żebyś <laughs> Nie, były no, ale, takie, wiesz, że ale to, to jest to, też to, redakcji, to, jest to, o czym rozmawialiśmy na, potem, na, samym, jako... na samym początku, że ta redakcja no. jest potrzebna, nie? Autor puszczony samopas... To no nie jest dobrze, ale weźmy pomysł, na przykład Blade Runnera, tak? który dopiero w wersji reżyserskiej zaczął błyszczeć i stał się jeszcze bardziej kultowy, niż był już w pierwowzorze. Ale on już baza była. Była dostatecznie dobra, ale jest, tak, jednak że... zobaczcie, on zyskuje jak, redakcji, jak na pamięci, na że jakby Leagues... Znaczy po mniejszej no, redakcji, niż to, co to było, było na, na początku. To było takie już diamentu, no, okay, nie? będzie. Może złe porównanie. Powiem Ci, że jak Justice League Snydera by było na poziomie nawet pierwszej wersji Blade Runnera, to by była zupełnie rozmowa. Wow. Nigdy chyba nie doczekamy, ale wow. Nie, 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 no, może jakby to. się Denis zabrał za Justice League. Dziuna no. mu wyszła, Blade Runner nie, mu wyszedł. No, no. Huh. No nie wiem, nie wiem. To wracając do samego początku naszej rozmowy, no tak jak mówię, no, moim zdaniem puszczanie samopas autora całkowicie... Sprawdza się tylko wtedy, jeśli mamy do czynienia z autorem naprawdę wybitnym. A większość, większość autorów nie jest wybitna, większość autorów, który, która się doczekuje jakiegoś tam mniej lub bardziej zasłużonego sukcesu, jest po prostu dobra, a nie wybitna. Wybitne są wyjątki, to są wyjątki. A, a, a większość ludzi jest taka no, po prostu ok, tak? I oni potrzebują pomocy redaktorów, potrzebują po prostu zbiorowej pracy twórczej, która sprawia, że końcowe dzieło jest lepsze, moim zdaniem. Oczywiście, no, wygładzenie tekstu, czy w, w, znalezienie tego, co autorowi umknęło, bo to wiadomo, zdarzą się też błędy logiczne, czy y, związane z, z faktograficzne z pewnymi elementami. Oczywiście, jak najbardziej, bo to y, na tym też polega pr, praca wydawcy, żeby on y, tą książkę wypuścił w jak najlepszym stanie, w jak najlepszy sposób, tak. y, poprawioną, wygładzoną oczywiście. Y, ale też kwestia jest taka, że no, redaktor, redaktor jest, y, mówiąc brutalnie, no, jest o, osobą maszynową. Yy, która oczywiście też musi znać się na rzeczy, wychwytywać niuanse i inne elementy, natomiast autor jest zawsze no, ten twórcą, tym, który to jednak wymyślił, który miał ten potencjał, żeby te marzenia sprzedać w, w tej czy innej formie. Yy, I to jest właśnie też te, te to, właśnie, że te wszystkie filmy, książki, gry yy, sprzedają nam w różny sposób te marzenia. To są realizowane na, na wielu poziomach. I to jest też to, czego poszukujemy właśnie za każdym razem, e, ściągając spokojną książkę. E, chcemy, żeby znowu nam ktoś potwierdził, że jest dobrze, że to jest tak, jak powinno być, tak jest fajnie, a jak jeszcze trochę, trochę poczytasz, popracujesz, to, to będzie jeszcze lepiej. E, i Cały czas to właśnie tego dowiadujemy, poklepujemy się po plecach, że jest fajnie, jest fajnie, a jak dostajemy coś czasami niewygodnego bądź też innego, to no właśnie jest ten dyskomfort. Czy to jest to, co ja naprawdę chciałem? Bo chociaż cały internet narzekał, że powinno być inaczej, no jest inaczej, no ale to nie, nie, to internet źle, źle narzekał. I ja zawsze, za, zawsze to bycie do takiego, do takiego czegoś, że w sumie ludzi jest za dużo, internet za szybki. Informacje niesprawdzone idą w ilościach hurtowych, i tak naprawdę zbyt dużo ludzi, zbyt wolno myślących ma zbyt łatwy dostęp do zbyt szybkich światów komunikacji. Górczo, no, gdzie my właściwie idziemy, nie? No i warstamy znowu do tej książki, i pytanie, kogo chcemy nią zadowolić. Im dłużej, im, im dłużej się z tobą rozmawiam Marcin, tym bardziej brzmi się jak taki stary dziad, który krzyczy na wiele ludzi. Nie się tyle na TikToku z policją czasu. Tam TikToki jakieś. Się na trzepaku no, się działo? No, nie, nie, to, to właśnie tiktuki. program na Discovery albo Geographic, a nie no. tylko TikToki i TikToki. Nie, to ty. Wiesz, że ja też jest, śmieję się z tego najbardziej. Nie, korzystam, korzystam z nowych mediów. Wiem, że nie jestem odbiorcą do wszystkiego. Każdy nie jest odbiorcą do wszystkiego. Tylko po prostu zastanawiam się, mm. gdzie jest ten moment, kiedy się ta fala po prostu przeleje. Kiedy po prostu stwierdzimy, że jest czegoś naprawdę za dużo albo za mało, ale podejrzewam, że ten moment nie nastąpi nigdy, bo za chwilę ktoś wymyśli kolejny nowy sposób, kolejnego nowego medium no tak. społecznościowego, który będzie znowu dostarczył treści w inny sposób. I te osoby, które teraz są młode, będą w no czekać, no to, to tak. był TikTok, TikTok, a teraz jest taktyki i robi to inaczej no, na przykład. No, oczywiście, no, no, nie ma z tym problemu. Wiesz, jest. podcast jest też takim miejscem, gdzie oczywiście możemy się powyżać, pośpać i tak dalej, ale nie, nie zmienia faktu tego, że każdy z nas cały czas pracuje na to, żeby no, żyć lepiej i żyć bezpiecznie i żeby być po prostu szczęśliwym w ten czy inny sposób. Narzekanie jest częścią każdego z, każdego z nas. Oczywiście wpuszczanie frazesów czy też komentowanie rzeczywistości w, w zgrabnych zdaniach no, jest takim, wiecie, też objawem współczesnego internetu, hejtowania bądź też kombinowania a jeżeli patrzymy na to yy, komentarz typu, że za moich czasów było lepiej, nie, nigdy nie było lepiej, po prostu byłeś młodszy, nie musiałeś pać rachunków. Te, wszystkim było, przede wszystkim było inaczej. W ogóle, w ogóle moim zdaniem ta, yy, ten obóż ludzi po zbliżających się do czterdziestki, bo to chyba wtedy jest taka granica, gdy coś nie, gdy, gdy nie włączało wielu ludzi. Najpierw 30, później 40. Eee, no, obóż na to, że, że młodzi ludzie coś tam, że są głupi, że, tak. e, że marnują czas przy komórce, że coś tam, to, to moim zdaniem to się bierze z tego, że po prostu człowiek zaczyna w pewnym wieku być bliżej przemyśleń dotyczących śmiertelności. Eee, I to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Nieprzyjemne uczucie, które wiąże się z tym, że patrząc na młodych ludzi, którzy są kompletnie inni od nas, nie zawsze dlatego, że są inni, ale czasem dlatego, że po prostu są młodsi i jeszcze mają tą taką fajną niewinność młodocianom, która u nas już wygasła, no to cały czas przypomina o tym, że jesteśmy starzy. A jak nam przypomina, że jesteśmy, może nie starzy, ale starsi, że jesteśmy starsi, to przypomina nam o no, naszej śmiertelności i to jest tak kurewsko niewygodne. Nigdy nie tędy nie myślałem, że, że, to że to my, to my, to my chcemy stłaszczną. My chcemy prowadzić rewolucję, wiesz, młodych ludzi. No, no ostatnio, ostatnio to zauważyłem. Staram się z tym walczyć u siebie po prostu, no bo też tam jestem bliżej czterdziestki. I czasem mam takie momenty, że widzę jakiś młodych ludzi, którzy zachowują się w taki, w mojej ocenie, naiwny sposób, ale później sobie myślę, że może ta naiwność, wiesz, młoda, ona, ona nie może, tylko na pewno, ona jest potrzebna do jakiegoś pędu, do jakiegoś rozwoju i tak dalej. A to, że ktoś o 20 lat młodszy od nas zrobi coś inaczej od nas jest. Tak samo oczywiste jak to, że jutro wstanie słońce na wschodzie, no bo po prostu tak jest, no. Młodzi ludzie zachowują się inaczej. My się też zachowywaliśmy inaczej, jak byliśmy młodzi w stosunku do naszych rodziców na przykład, nie? Już przestaliśmy być już tymi gówniarzami z naprzeciwka. Co to głośno po nocach muzykę puszczają? Wiesz co, to takie, że każde pokojnie po prostu ma, ma swój czas, ma swoje miejsce, każdy, każdy musi, musi swoje po prostu, wiesz, rzeczy przeżyć i w sobie wypracować. To, że na przykład mają teraz inne środki wywaru, to to mają, no ale jak spojrzysz sobie, spojrzysz sobie wstecz, to już kiedyś mówiono, że kobiety nie powinny czytać książek przez ten, bo to źle nie wpływa, elektryfikacja jest w ogóle zła, bo wszyscy, bo, bo wszyscy, bo wszyscy umrzemy. Lepiej, kiedyś, kiedyś nawet był problem z kółkami szachowymi w szkołach, bo, bo, bo też stwierdzili, stwierdzi, że to źle działa na młodych chłopców. My teraz mówimy to samo o komórkach, ograch... O grach. Skrzaty sikają do mleka. Dokładnie. Ten konflikt pokojowy jest zawsze wszechobecny. W ten, czy in, w ten czy inny sposób, po prostu trzeba w, pójść, pójść, pójść z tym jedną kwestią, no, nie, nie wszystko jest ze siebie skierowane, no, jesteś po prostu stałym ramolem, świat no, do przodu, jest... albo, albo się dostosujesz, albo, albo, albo sobie daje na Tylko, że no, wiesz, jaki nie, jest problem, nie nie wie, wiesz, problem, jest, problem jest taki, że to starzy ludzie rządzą światem, nie? W sensie, ja, ja nie mówię, żeby młodzi ludzie rządzili światem, bo to też nie jest dobry przypomysł, ale fakt, że kurde, 60-latkowie E, trzymają politykę, trzymają biznes, no sprawia, sprawia to, że jak to są 60-latkowie, którzy nie myślą o takich rzeczach, o których właśnie rozmawiamy, no to pojawiają się później takie pomysły, że tam wiesz, gry wideo są odpowiedzialne za ataki terrorystyczne czy coś tam, nie? Oczywiście, tak jest. Takie wiesz, tak totalnie w ogóle oderwane no, z rzeczywistości. Zgadzam się. Powiem ci lepiej. Sprawdzone info, tak. czytaj w internecie. No, 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 dokładnie. To jest doktor. najbardziej rzetelne <laughs> na najbardziej w ogóle w ogóle informacji. Nie ma nic lepszego niż sąsiadka z podusemki. Yes. Ej, A słuchajcie, jak już z, zebraliśmy się i gadamy o takich rzeczach e, starych ludzi, to trafiliście już, doszliście już do jakiegoś takiego punktu w technologii, który Was przerósł? Aha. Spotkaliście się z jakimś takim rozwiązaniem, które czy to hardware'owym, czy software'owym, które po prostu czujecie, że już... Czujecie, odsta że odstajecie od tego na tyle, że to nie jest dla was... Hardwarowo zawsze dla mnie problemem była elektryka, więc już dawno byłem zacofany pod względem hardware'u. O kurde, że tak sto lat jesteś, Nie znam się na tym. Nie potrafię w prąd. Ale prąd stały Możliwe. mówisz, bo prąd stały. Ty wiesz lepiej pewnie, o którym mówię. Nie, bo ja, jest, tam, bo ja tak. Ja, tak tutaj, pytam, stopy, bo no. ja tylko ja oczekuję, ja, ja jak śledzę na przykład w kontekście tak. na przykład mojej babci, rodziców i tak dalej, śledzę wszystkie nowe rodzaje skamów, tak. które się pojawiają. Eee, czy to na wiesz, tam na ELIKSie, na telefonie i tak dalej. Moja, moja żona na przykład ostatnio dostaje co miesiąc, e, minimum dwa razy dostaje informację o tym, że jej numer jest przeniesiony do innego operatora i to jest taki SKAM, który jest rozłożony na 4-5 mm -hmm. SMS-ów. Nie, nie, że raz i już, tylko tam najpierw jest informacja, później jest kolejna informacja, później jest jakieś zawiadomienie, później jest link do jakiejś aplikacji czy tam serwisu, żeby wejść i coś zainstalować na telefonie. Nie? I wiesz, my to jeszcze ogarniamy, no bo no, ogarniamy te nowe technologie, tak? Ale prędzej czy później pojawi się jakieś takie rozwiązanie, które totalnie nas przerośnie. I Skankierowany całkowicie nas. No, no, albo wiesz, albo nowa technologia, która po prostu już mm. będzie na tyle wysunięta w. Tak, jest, jeżeli chodzi o samą technologię, to ja nie mam takich problemu. Na przykład nie założę sobie konta na TikToku, bo tam nie ma treści, które by mnie interesowały. Mhm. Ale no, na przykład, no, wiesz, nie jest tak, że nie potrafię obsłużyć jakiegoś nowoczesnego urządzenia, tak? No. To wszystko jest na to intuicyjne, że spokojnie sobie z tym dajemy radę. No ale i wie, co jeszcze cywilizacja wymyśli. No właśnie, może kiedyś też tak, tak będzie, jak, nie wiem, tłumaczyłbyś swojej babci nie wiem, założenie SMS-y. SMS -y, no na przykład, ok, SMS-y. Myślałem, ja założenie podam, strony na przykład. Podam ale... Wam przykład, no to przykład. U mnie autentyczny z moją babcią, ładnych parę lat temu. Konsola telewizyjna do grania. To było naprawdę, to już było dawno, dawno temu. To był Pegasus jeszcze. No. I moja babcia, e, to było lata 90. Byłem jeszcze gdzieś tak w pierwszej połowie, wydaje mi się. No to 10 lat temu. E, nie, to było przed chwilą. Nie potrafiła zrozumieć. No nie, nie, trzy. 3, ja mam 18 dalej. I nie potrafiła zrozumieć, w jaki sposób działa ta konsola. Mhm. Że to jest obraz, który się rusza, że wygląda to w jakiś, tak, jakiś film, jakieś coś. I musiałem to mojej babci tłumaczyć, że to jest tak, bo to był film animowany. Tylko, że my kierujemy pociskami, e, co, co będzie się działo. No, no, no. I musiałem tak tłumaczyć mojej babci, w jaki sposób działa konsola do gry. Mm -hmm. Więc jest to. Prowadzając do czegoś, co ona zna już. E, próbując, dokładnie, prowadząc do elementu, do, do czegoś, co ona zna. A w tym przypadku było to dosyć prosto, bo to był pewien skok technologiczny, bo wcześniej e, nie było dla niej w ogóle żadnych konsol, tylko było, była telewizja, no, no. E, później było granie, czy później da dalej komputer. E, natomiast e, ciężko w tej chwili, wydaje mi się, przenieść to na współczesność, gdyż tak naprawdę dostajemy przykładowo aplikacje na różne platformy, które różnią się sposobem użytkowania ich. I jedyną różnicą, którą u siebie widzę, która mogłaby nastąpić, to sposób postrzegania na przykład jakichś zachowań społecznych w odniesieniu do używania aplikacji. Na przykład ja nigdy, nigdy nie rozumiałem, dlaczego ludzie biegają za Pokémonami z, po, z komórkami po miastach. A czy ja próbowałeś? <laughs> nie, no ja biegam z żoną. Okej, ja zakładam buty do, do biegania, e, e, włączam sobie tylko na przykład strawę i pach 5 km czy 10 jadę i nie ma problemu, też sobie biegam. Mm -hmm. nie? Ale rozumiecie, chodzi, mm. chodzi tylko i wyłącznie o to, e, że dla mnie może być jedynym problemem sposób zastosowania aplikacji, czy sposób mm -hmm. przełożenia tego na życie społeczne, a nie sam sposób użytkowania tego, bo to jednak e, wszystko jest tym samym, tylko w innej uprawie później. Ciekawe. Co to później zrobię z ludźmi, to już zupełnie jedna kwestia, jak zostanie to po prostu później odebrane. I to mi się wydaje być jedynym problemem u mnie, że coś po prostu będzie przerastać mnie społecznie, co najwyżej. Mm -hmm. coś, coś, że nie będziesz mógł skorzystać no, z jakiejś podstawowej ciekawe. funkcji, jak na przykład, nie wiem, dla starszej sobie problem może być wypłacenie pieniędzy z bankomatu, dajmy na to. Taka bariera technologiczna, ale to wiesz, co to musielibyśmy na chwilę zacząć żyć pod kamieniem? Ponieważ my, jednak, w tym siedzimy i śledzimy to na bieżąco, nie? Co się zmienia, co się dzieje. No, tkwimy w tym internecie, no. czytamy rzeczy, e, mamy coraz bardziej bajeranskie tak, tak. telefony, kupujemy sobie sprzęt do grania, i tak dalej, nie? Także powiedzmy, że wiemy, co robimy, ale gdyby nas na przykład odciąć tak na jakiś czas i byśmy wrócili, to by mogło być dużo... Tak, wyobraź sobie, tak. sporo było przecież problemów z osobami, które siedziały w więzieniu po 30 lat. Wychodziły na świat rzeczywisty, na zewnętrzny, nie rzeczywisty i nie wiedziały, co to e-mail. I potrzebowały wręcz całego wdrożenia się jakby, no, 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 wiesz, o, no. to jak, jak wygląda obecnie życie Dokładnie. i społeczeństwo, nie? To ja widziałem kiedyś no, tak. reportaż właśnie o więźniu, który wyszedł z więzienia po, po, po 20 latach i który dziwił się sposoby sposobie użytkowania telefonu komórkowego. Kiedy on wszedł hmm. e, do odsiadkę. Miał rekord na takie, jeszcze. Wiecie, stare cegły, stare, stare cegły. Dokładnie, czy zwykle się dzwonił, antenka była wysuwana SMS i, i tyle w temacie. Tak, to on po prostu był, on był w szoku, on był zdziwiony, jak wsiadł po pierwsze do samochodu nowoczesnego, gdzie było mnóstwo elektroniki, e, gdzie na, na telefonie e, tam ktoś z rodziny od niego włączył GPS-a z mapą i w tym momencie pokazywali jego reakcję. On był jak małe dziecko. On się po prostu cieszy. Przeniósł się w czasie o 20 lat tak naprawdę. Niezłe. I, i fas, fa, fascynował ponownie tym, co jest dla na nas oczywiste, a dla niego było takim Niezłe. odkryciem. Zupełnym, yy, zupełnym pierwszym takim doznaniem yy, czegoś czegoś nowego. Więc yy, pytanie. Chociaż czy... mnie, chociaż ja mnie powiem wam, że mnie najbardziej przeraża, bo ty, Darek, powiedziałeś, że my w tym siedzimy i ten i e, musielibyśmy się mm -hmm. odciąć właśnie jak ten więzień na jakiś czas i wrócić, żeby to był taki szok, ale mnie najbardziej przeraza przeraża takie. Mm, takie poczucie, że takie rzeczy. I tak się dzieją, już tak? Już się dzieją, tylko my po prostu ich nie, nie zauważamy. Bo wiesz, na przykład. że nagle się okaże, że jesteśmy z ręką w nosiku, bo kiedy nie patrzyliśmy, powstało kilka użytecznych rzeczy. No, ale wiesz, ale to na, nawet nie chodzi, że użytecznych, ale chodzi, że takich, które działają i one są i my ich używamy, ale tak naprawdę sobie z tego nie zdajemy sprawy. Na przykład wiesz, tak jak algorytmy rządzące podpowiadaniem treści na social mediach, nie? Pamiętasz, jak przykład... kiedyś były pierwsze próby streamingu, niejaki online, czy tam gaika i coś takiego było, nie? Była, no. Ja tak, się jak tak, tak. parę miesięcy temu ocknąłem, jak świetnie działa chmura, jestem zachwycony. Coś o czym bym w ogóle nigdy nie pomyślał. A, no właśnie, to ja no ostatnich pół roku nie, nie ściągnąłem żadnej gry na dysk, bo nie musiałem. Tak, 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 dokładnie. No. I wiesz, i coś takiego może gdzieś tam w tle już być takiego, co my nawet nawet I, możemy tego albo uczymać, używamy, nie Albo używamy, nie, nie mając sprawę, pojęcia o tych na funkcji nawet. No? Ile ja rzeczy wciąż wygrzebuję po ponad drogu tak, posiadania tak. nowego telefonu? Ja nie wiedziałem, że tam są niektóre takie rzeczy pochowane. Po prostu nigdy nie, nie było potrzeby, żebym okay, z nich korzystał. Nagle no, na się okazuje, się... ale to tu jest. I no, to no, działa. No, no. I to fajnie działa, nie? Nawet nie wiesz, że one tam są. Jasne. Jasne. Ale Jasne. zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. My przykładowo używamy Facebooka, używamy Instagrama w większej ilości. Młodsze, mhm. pokojne zupełnie używa innych Mamy TikToki, Snapchaty. I kto wie, co jeszcze przyjdzie. I może się prostu okazać za kilka lat, że my, nie używając tych nowszych społecznościówek, starsze, po iluś tam latach zejdą zupełnie na margines Dziadek i marię, ktorek, na przykład, dalej się wyłączą, czy może się to zdarzyć. O jeszcze to jeszcze lepiej. Dokładnie do, 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 na na nasza klasa też wyszła. I, 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 Takim jest tak. na przykład dla osób starszych, które korzystały z wcześniejszych. Wersji oprogramowania społecznościowego, jakby jak, jak, jak to nie nazwać, może się po prostu że nagle wypadną poza nowe społeczny, tak, dlatego tak. że nie używały tych, tych bardziej zaktualizowanych. Oczywiście nie byli odbiorcami tych treści i nie byli e, twórcami, gdyż ten sposób, sposób wyrazu. E, do nich nie docierał, ale z tego powodu, że nie byli tym odbiorcą, byli starsi, byli starymi ramulami po prostu i nie, 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 nie tańczyli tych toków i nie robili różnych śmiesznych rzeczy. Śmieszny koli makaron, Wypady z obiegu, a no to tym funkcjonuje zupełnie normalnie, e, nastąpił jego czas e, i koniec. I co by tam wiesz, wy, wypij kawkę, załóż kapcie i, i tam wiesz, bo no, bierzemy. No tak, bo to, jest, bo to jest tak, jak na przykład spotykasz nową osobę. I chcecie się wymienić namiarami na siebie. O to tak nie, nie nie pytasz... pyta ci nazwami, o których nie masz pojęcia. <laughs> no. nie, pytasz, nie pytasz nikogo o to, czy ma telefon, nie? Tylko po prostu pytasz o numer komórkowy, Zakładasz, bo... że jest. No tak, bo tak. Ten zakładasz, że to jest, no bo to jest już dzisiaj tak oczywiste, że mm -hmm. ktoś ma telefon, że jeśli nie masz telefonu komórkowego, to jesteś kurde, jakimś ab abstrakcyjnym dziwakiem, nie? Wyłączony tak, technologicznie, tak, tak. Nie? Mam takie natarcze, na muszę kręcić w domu. <laughs> Coś no a monety gdzie się wrzuca tutaj monety no właśnie. monety złote żetony przepraszam żetony Ej, oczywiście były telefony na żetony Chryste, no oczywiście byłem. że tak trzeba było sobie kupić żetony można sobie było dzwonić wtedy albo karty Zbieraliście Jak karty, karty? Później, tak, nie tak. nie zbierałem, nie zbierałem ale pamiętam ale były <laughs> były ale były, ale były, ale były pamięta, żetony były ABC ja jeszcze pamiętam automaty stały normalnie na na chodniku na, chodunku, tak, na tak, drodze na ja, budynku Teraz jeszcze gdzieś gdzie można spotkać, ale to są same słuchawki. Ja już dawno relikty. nie widziałem. Bardzo dawno nie widziałem. Nie a, później, nie no, a później nowością było to, że, można, że miały swoje numery i można było też nawet na nie dzwonić. Hmm. Oczywiście. Ale to już są takie rzeczy, które y, moja Turka parę lat temu pytała się, co to, co to jest, widząc telefon ze słuchawką. Takie standardowo no, no, no. no Tak, dobry. tak, tak no wiadomo. No, jest widzę. taka seria filmów na YouTubie, gdzie dzieciakom pokazują aha, jakieś aha, rzeczy aha, z, nas, z naszej. dla nas normalne, z naszej młodości, a dzieciaki nie mogą tego rozkwić no, w ogóle. Tak. Co, to jest, I co z tym zrobić, nie? No, 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 no. Dokładnie. Właśnie pamiętam jeden taki film, gdzie próbują zadzwonić z telefonu starczą. No, ubawu było co niemiara. Tam dla nas wręcz oczywista rzecz. Oni się zastanawiali w ogóle. ale co to teraz kręcić, a to mam trzymać, no. czy co mam w tym no ja zrobić, pamiętam, widziałem jeden z tych filmików, kiedy dali dzieciom kasetę w pudełku, taką do odtworzenia z muzyką. Mhm. I mieli, mia miały powiedzieć, co to jest, do czego służy i jak to działa. Mm -hmm. No to też miałem z tego nie, nie z jak się zaczęło po prostu tym bawić. Ale to, to, to jest też kwestia, kwestia akurat e, stricte technologiczna e, w, te, w tym no, wypadku. No. I rzeczywiście to, e, to jest postęp, e, jakby. Tak nie zobacz, powiedzieć. wydrukowali ikonkę zapisu. Tak. E, jeżeli tak. chodzi o dyskietkę. Tak, to, 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 to jest bardzo, bardzo memiczne. I, ale ty się śmiejesz, moja córka mi się kiedyś się zapytała, dlaczego Grecia zapisuje taką, ta, 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 takim symbolem, nie? I potem no, przychodzi do mnie do pokoju, gdzieś to miałem ja takie stare dyskietki, i mówię, o, że, że, że to jest taki symbol zapisu. Mówię, no nie, to no nie jest symbol zapisu, bo to jest dyskietka. Teraz bardziej adekwatna by była chmurka, nie? Oj, zdecydowanie chmurka. bardziej. Chmurka. Tak, najbardziej. Więc... Ale widzicie, może za 20 lat zobaczymy w jakiejś aplikacji tylko i włączy ikonkę chmury. Możliwe, bardzo możliwe. Może być ikonka chmury. No. I to właśnie jest teraz pytanie. Albo, yy. Albo Ogórka. Ogórki nie by wiem czemu, ale ogórka. Koty by uciekały. Ogórki, no, muszę to zapisać w ogórku. Nowe, w ogóle nowe, nowe, nowe to co przyniesie w 20 latach to to, że pamięci, pamięci SSD zastąpią ogórki. Nie wiem, nie wiem jak, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale na pewno jakaś ta technologia wejdzie i będzie można wykorzystywać tylko ogórki do przechowywania danych. Zobaczycie. Cokolwiek po prostu bie, bie, kupujesz, kupujesz, kupujesz w sklepie z elektroniką strzykawkę, wstrzykujesz ją w co chcesz i to działa. Jako, jako dysk. Ja Ej, może być, może być. Może być. Dobra, taki kółko starych gramoli się wygadało. Trochę się wygadaliśmy, no? Jezu, już straciliście Dobrze. wszystkich e, słuchaczy poniżej 30 roku życia. Prawda jest taka, że jak ci poniżej 30 roku życia, za 20 lat będą, będą na tym samym etapie i będą mieć te same problemy, bo to, to, to każde pokolenie ma tą e, granicę, e, powiedzmy, akceptowalności e, e, następnego. E, tylko kwestia właśnie jest taka, że nie można być takim starym no, ale My się teraz z tego nabijamy, bo mamy to na co dzień i widzimy. E, tylko no, kwestia jest taka, że trzeba o tym pamiętać, że nawet jeżeli nie idziesz z czasem ze wszystkim, no to powtórz, szanuj to, że czas, tak. idzie, czas idzie do, do przodu, a ja się po prostu jak z tego pociągu wysiadłeś, no to to zostajesz na tej stacji, no. niech nie, na Ciebie nie będzie czekać. I nie buntuj się, że pociąg jedzie dalej, no. tak, tak, tak. Nie, próbuj nie próbuj wykoleić pociąg tylko dlatego, tak, że... Tak, wszyscy czekają, karawana jedzie, jedzie dalej. Stary nie. pierdzielu, Tak, tak stary to my. pierdziele. No, to... Nie graj w tą piłkę pod blokiem! Ojej, ojej. Jak będziesz oglądać tę telewizję, to Ci oczy wypali. Tak, dokładnie, dokładnie. A jak to jeszcze kiedyś było, że telewizor, jak to mówię, że telewizor działa w dwie strony. Jak to jest, że ja go no. widzę, a on mnie nie widzi. Dobra, Marcin, już, już starczy. Ja się z o, tego zaraz, nabijam, zaraz, bo zaraz. się zaraz Nie by się to mogło przydać. Ale stały czy zmienny. Ale stały czy zmienny. Bo my mamy zmienny, ale to ma cały czas stały. Okej. Okay. To co, dobijamy do brzegu Pachy, dobijamy. 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 Tak też. Wyszliśmy od. Książki, audiobooka Szymona. Przeszliśmy tak. Zapraszam przez. Zapraszam na audiotekę. Właśnie to chciałem powiedzieć, że. Bez, bezczelna promocja, kamienna róża na audiotece. Zapraszam serdecznie. Dokładnie, więc kto chce zobaczyć, posłuchać, dowiedzieć się, co tam Szymon popełnił, ja pewnie się tam też wybiorę. Chociaż ja 14, 14 godzin słuchania to, to, to jest potężna lektura. No, zobaczymy, jest szansa, jest szansa. Że się do niej, do niej przymierzę. Ja mogę powiedzieć, czekać... że posłuchałem sobie chyba półgodzinnego fragmentu na YouTubie i to brzmi super. To jest świetnie przeczytane. Na audiotece o, sprawdziłem przed chwilą, że jest półtorej godziny dostępne na, na dzień dobry. Więc można, można, można sobie, myślę, zapoznać się z tym, czy to jest coś, co chcemy. Ale tak naprawdę Szymon nie powiedział, o czym jest ta książka. <laughs> A jo, książka! <laughs> To, to prawda, rzeczywiście. Zaczęliśmy gadać o kurczę, tym, jak, jak działa, jak działa prąd, a powiedzieć, że jest moja książka. Czyli gdzieś się wpisuje. To jest to, co Ci powiedziałem przed nagraniem, że na drugie mamy dygresję, więc well. O, to, o tym właśnie <śmiech> mówiliśmy. <śmiech> to prawda. Prawda, to prawda. Posłuchajcie sobie darmowego fragmentu na Audiotece. Zresztą książka jest dostępna w abonamencie, więc możecie wykupić abonament. Tam chyba jest na Audiotece, nie chyba tego na pewno, jest miesiąc darmowy w ogóle, jeśli jeszcze wcześniej nie włączaliście Audioteka Klub. Nie, 14 dni chyba jest za darmo, więc możecie sobie włączyć i posłuchać. A książka jest tak powierzchownie... To jest takie fantazy ekologiczne w dużej mierze. Czy trochę miałem wrażenie, że się za dużo nagraliśmy w Horizona. Nie, w ogóle nie grałem w Horizona. A, A okej, okay. widzisz, to, to dziwne ciekawe, skojarzenie. Ale no, rzeczywiście, być może, być może, chociaż nie ma robotów. No nie ma robotów, nie. I to jest z jednej strony fantasy, z drugiej strony to jest post-apo, z drugiej strony to jest książka ekologiczna, z trzeciej strony to jest trochę przypowieść, bo taki było, takie było główne zamierzenie, żeby ona była, bardzo, się, bardzo mnie zainspirowały aborygeńska mitologia, więc tam dużo jest takiej, takiej mitologii, która ma jakiś cel, no, a książka jest tak naprawdę w głębi jest trochę o stracie, trochę o radzeniu sobie ze stratą i tym do, 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 do jakiego poziomu jest ona w stanie doprowadzić, może nic więcej nie będę mówił, bo same jakby aspekty popularne, to że główna bohaterka hmm. musi wejść w las, który jest jej nie... nie, nie Nieprzyjazny, nieprzyjazny i iść walczyć o swoje dziecko, są mniej istotne, tak naprawdę, tak naprawdę ważne jest, jakie tam jest kwestia emocjonalna. No zobaczcie sobie, tak jak mówię, nie, nie trudno jest zdobyć darmowy fragment, a nawet całość odczytać za, za niewielką, niewielki, niewielką, kasę, więc... Miejmy nadzieję, że zachęciłeś. W takim razie, gościliśmy do Adamusa. Dzięki bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Tradycyjnie Darek Topisz szymański Hej, hej. Oraz ja Marcin, ten czyli Zakora a to były kuchenne Jej, rozmowy, siedem. wydanie numer 7. też jesteśmy wszędzie tam. Siedem. Dobrze, dobrze. No 7, już 7 tak, więc. Tak. Za, za, za trzy wydania będzie kaskad, tak nam obiecał. To jest, to jest, to jest, to jest nasz running joke, będziemy mieć fajnego gościa za 3 wydania. My jesteśmy dostępni tam, gdzie docierają RSS, -y, gdzie docierają streamingi, gdzie docierają YouTube, -y, więc staramy się te części wrzucać, gdzie się da. Chętnie słuchamy komentarzy, słuchamy rad. Boręcie nas też hejtować, jeżeli potrzebujecie tego. Oczywiście przyjmujemy wszystko na klatę. Byle tylko to słuchanie nas było jednak przyjemnością. Hej, hej, cześć, trzymajcie się. <laughs> cześć, hej. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Do następnego nagrania, cześć.